To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Jest 9 lipca 2023 roku. Dzień dobry. Dziś obiecywane i zapowiadane z hukiem kulturalne podsumowanie drugiego kwartału 2023 roku w wydaniu mówiącej te słowa Teresy Drozdy i Jacka Kosińskiego, który odezwie się za chwilę. To długi odcinek. Mówimy w nim o 16 spektaklach, a wspominamy jeszcze o kilku, o 14 filmach i o 5 festiwalach. Na ogół mówimy dobrze, ale to nie jest reguła. Listę wszystkich tytułów, która jest jednocześnie rodzajem indeksu, spisem rozdziałów, znajdziecie w opisie odcinka i polecam, skorzystajcie z niej. A jeśli to Drozdowisko sprawi Wam radość, jakoś zainspiruje, rozważcie proszę jego wsparcie. Drozdowisko to jest niezależny podcast o kulturze, dostępny dla każdego za darmo, ale bez Was i bez Waszego wsparcia nie przetrwa. Zapowiadamy dziś z Jackiem specjalny odcinek dla tych, którzy już wspierają Drozdowisko. Pojawi się lada dzień. W pierwszej kolejności dla słuchaczy zalogowanych i wspierających poprzez platformę patronite.pl, ale i ci z Was, którzy postawią mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee Tu i zamarzą, by tego odcinka posłuchać, oczywiście dostaną taką szansę. Bardzo, 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 bardzo dziękuję każdemu i każdej z Was, którzy już decydujecie się Drozdowisko wspierać finansowo. Ale to nie finansowe wsparcie, czyli lajkowanie, udostępnianie, subskrybowanie, komentowanie jest równie ważne. No a dzisiejszy odcinek aż się prosi, żeby z nim popolemizować. Zapraszam. Zapraszamy. Ten drugi kwartał, to znaczy kwiecień, maj i czerwiec, to był też czas festiwali i to nie tylko festiwali teatralnych, ale także festiwali filmowych, więc do tego naszego teatralnego podsumowania wpadnie też pewnie trochę filmów. No więc w porównaniu z pierwszym kwartałem, gdzie dojechaliśmy prawie do 50 spektakli telewizji teatralnych, teraz mamy taki układ, z moich zapisków tak wypada, że porówno podzieliliśmy 25 spektakli teatralnych i 25 filmowych, czyli ta 50 jest. Może trochę więcej, ale na pewno nie mniej. No tak, bo nie wszystko oglądaliśmy razem. Ja oglądałam jakieś spektakle poza Warszawą, Jacek oglądał jakieś spektakle w Warszawie wtedy, kiedy ja podróżowałam, więc rzeczywiście jest tak, że każdy z nas obejrzało pewnie trochę więcej niż 25 spektakli, ale tych 25 to jest wspólne. No a jeśli idzie o kino, filmy, no to też część filmów obejrzeliśmy razem, część osobno. No i też tak, jak mówisz, pewnie ponad 20 się uzbierało. Tak, ale rzeczywiście teatralnie to był kwartał trochę mniej intensywny, że tak się wyrażę. Że trzeci może być jeszcze gorszy. No tak, trzeci kwartał, nie wiem, czy da się w ogóle podsumować, chyba że we wrześniu jakoś... Podsumujemy. A nie, gdzie? Nie, bo to mamy wtedy... Lipiec, sierpień, wrześniu. No to czyli we wrześniu będzie trzeba ponadrabiać trochę ten... To też nie wiem, czy damy radę, bo ja jakoś tak... Gdzieś chyba będę jeździć znowu w tym wrześniu. No dobrze, zobaczymy. Pozwól, Teresko, że zacznę od takiej wiadomości bardzo smutnej, bo 5 lipca 2023 roku nadeszła taka wiadomość, która nam wstrząsnęła. Zmarła Mirjam Aleksandrowicz i ja się nie boję tego określenia. To jest legenda polskiego dubbingu filmowego. Aktorka, reżyserka teatralna i dubbingowa. Niestety nie widzieliśmy jej nigdy w teatrze. Podejmowaliśmy jakieś takie próby, raz poza Warszawę, bodaj do Ciechanowa mieliśmy jechać, bo ona tam miała grać Dulską w Moralności Pani Dulskiej. Grała Dulską w Moralności Pani Dulskiej i też taki spektakl w Teatrze XL. I obie próby nam nie wyszły. Ale wszyscy kojarzymy ją i ty, i ja, i nasi słuchacze kojarzą
nazwisko Aleksandrowicz z filmem. Przede wszystkim filmami animowanymi. No tak, bo bajki, Dobranocki, wtedy kiedy ja byłam małą dziewczynką, kończyły się takim zdaniem: reżyseria Miriam Aleksandrowicz. No, to imię Miriam było dla mnie zawsze dość tajemnicze, więc nawet ta zbitka Miriam Aleksandrowicz jakby niewiele dla mnie znaczyła. Ona się dla mnie stała postacią dopiero wtedy, kiedy zaprosiłeś się na rozmowę do radia, bo ja miałam okazję zrobić wywiad, całkiem fajny zresztą chyba wywiad z Miriam Aleksandrowicz na temat dubbingu właśnie. Tak, ja Miriam poznałem 20 kilka lat temu, tak zupełnie przypadkowo w radio, w polskim radiu. Zaprosił ją Andrzej Matul, coś się właśnie nagrywali chyba w sprawie jakiejś dubbingowej. I spotkaliśmy się we trójkę na korytarzu i Andrzej nagle mówi: słuchaj, a ty masz czas? Ja mówię, a jest studio jakieś wolne? Jest, no to nagrajmy tam. No i oni weszli oboje, opowiadali jakieś historie o pracy w dubbingu. Andrzej raczej tylko lektorował, nie przypominam sobie, żeby jego głos się... Jako aktor dubbingowy. A później się spotkaliśmy się tak dużo intensywniej w nieistniejącym także już Radiu Bajka. Ona tam czytała taki bardzo długi cykl Dobranocek dla dzieci. No mało kto się chyba do tego lepiej nadawał niż Miriam Aleksandrowicz. Tym swoim charakterystycznym, takim lekko schrypiałym głosem. Ale przede wszystkim ja chciałbym powiedzieć, i ty chyba też to zauważyłaś, takie jakieś prywatne spotkanie, bo my nie byliśmy przyjaciółmi. Spotykaliśmy się dość rzadko i raczej przypadkowo, nie były to spotkania umówione. Ostatni raz się widzieliśmy chyba 2 czy 3 miesiące temu po jakiejś premierze w Teatrze Relax, chyba Teatrzyku Gędźba. I co jest charakterystyczne, to te spotkania miały taki charakter, że po sekundzie rozmowy wydawało się jej i nam, czy mnie i tobie, że my się wczoraj widzieliśmy i to jest dalszy ciąg jakiejś rozmowy i ta jej taka niesamowita życzliwość, ten jej uśmiech, a tutaj pomoże, tutaj coś zrobi i z tym nieodłącznym, cholernym, przepraszam, papierochem i od tego się nie mogę odzwyczaić. Jak w bajce żeśmy o tym rozmawiali, ona mówi: ale to jest sztuka, stąd ten mój piękny głos jest, prawda? I chyba tak to koniec. I na koniec powiem tak zwyczajnie, no żegnaj Miśka i to wszystko bez sensu, no chyba, że tam na górze zakładają jakieś takie niezwykłe studio dubbingowe i potrzebują kolejnego reżysera, bo pamiętajmy, że reżyserem dubbingu była także mama Miriam, więc może odeszła tam na emeryturę na przykład i potrzebowali nowego fachowca. Cześć Miśka. To co, idziemy do teatru? No idziemy do teatru, ale jak będziemy szli? Miesiącami czy jakoś inaczej? Zaczniemy może od warszawskich spotkań teatralnych, no bo 43 już, ta 43 edycja budziła dodatkową ciekawość, bo tak, nowa dyrekcja w Teatrze Dramatycznym. No tak, a Teatr Dramatyczny jest tym głównym organizatorem warszawskich spotkań nowy kurator. Teatralnych. No więc ciekawe, co tam się wydarzy, prawda? Wszyscy tak mówiliśmy. I ja bym proponował, żebyśmy zaczęli od takiego spektaklu, który wzbudził między nami spór dość znaczny. No, tam może znaczny spór, to troszkę tutaj koloryzujesz. Dramatyzm. Ale rzeczywiście trochę się o to przedstawienie spieraliśmy. Bo przede wszystkim ja nie bardzo pojmuję zachwyty nad spektaklem Teatru Jaracza w Olsztynie Łatwe rzeczy Anny Karasińskiej. Tej Anny Karasińskiej, która nas zachwyciła w 2015 roku spektaklem Ewelina Płacze w Teerze, w Teatrze Rozmaitości w Warszawie. Ja z taką teraz złośliwością powiem, że odnoszę wrażenie, że pani Anna tak jedzie trochę na tej Ewelinie od tych 8 lat. A te łatwe rzeczy to jest rozmowa dwóch aktorek, dwóch pokoleń. Aktorki starszej, pani Ireny Telesz-Burczyk, legendy Teatru Jaracza w Olsztynie. Ty ją wspominasz sprzed ilu lat, prawda? Tak, no ja kiedy zaczynałam w ogóle chodzić do teatru, miałam, nie wiem, 14-15 lat i to było właśnie w Olsztynie, więc moim podstawowym
pierwszym i najważniejszym teatrem był właśnie Teatr imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Ja chyba nawet wtedy nie wiedziałam, kim jest Stefan Jaracz, natomiast chodziłam po prostu do tego teatru i pani Irena już tam grała i mnie się ona wtedy wydawała po prostu już bardzo, bardzo starą aktorką. Ona wtedy miała, nie wiem, może koło 50, może trochę mniej, może trochę więcej, no ale tak gdzieś w tych granicach. No a teraz minęło 30 kilka lat i zobaczyłam ją w Warszawie, w Teatrze Dramatycznym, na warszawskich spotkaniach teatralnych, właśnie w tych łatwych rzeczach, jak sobie bardzo frywolnie zresztą dialogowała ze swoją młodszą koleżanką. Dla mnie tam nie było, wiesz, niczego takiego, co mnie absolutnie zaskoczyło. Parę razy już o tym rozmawialiśmy, nie oszukujmy tutaj naszych słuchaczy, bo ty dostrzegłaś jakąś taką wartość, coś powiedziałaś, co jest bardzo ważnego, tam nie wiem, rozum czy ciało. Czy... Tak, no bo to jest dialog dwóch aktorek, które rozmawiają o tym, czym jest ten zawód. I też ta rozmowa ma sprawiać trochę wrażenie spontaniczności, spontanicznej bardzo rozmowy, choć nie jest spontaniczna, wiemy to, bo jest spektaklem. Ten spektakl zaczyna się taką bardzo długą, dla mnie zbyt długą sekwencją niemą w ciemności. I z ofu słychać głosy. Tak, i taka jest jakby pantomima, no bo coś tam się przecież zaczyna trochę dziać. Przesło, tak, przechodzą, pojawiają się. Tak. Ubierają się w te stroje. Więc to nie jest tak, że mnie to przedstawienie jakoś super zachwyciło, natomiast parę rzeczy, które tam zostały powiedziane, myślę, że to są ważne pytania, jeżeli idzie o aktorstwo, o zawód aktora. Wiesz, no ja jakby też jestem w takim momencie, że tych rozmów z aktorami prowadzę bardzo dużo. Przyglądam się temu, czy nie wiem, właśnie w takich rozmowach próbuję trochę ten zawód, nazwijmy to, rozkładać na czynniki pierwsze. Rozkminić. I to, o czym one rozmawiały, czyli to, czy na scenę w roli wychodzi aktor, to znaczy jego głowa, jego rozum, jego wyobraźnia, czy jego ciało i co jest ważniejsze, to było bardzo ciekawe. To znaczy inaczej, ja już nawet nie pamiętam, co one tam mówiły. Wydaje mi się, że pani Irena powiedziała, że jednak ciało i że to ciało jest bliżej takie... Bliżej ciało chyba Milena mówiła, bo ona właśnie ogrywała to swoje ciało, ale nie ja będzie... Ja też właśnie tego już tak detalicznie nie pamiętam. Natomiast samo to pytanie i samo postawienie tego pytania w taki sposób jakoś... dało mi do myślenia, powiedziałabym. I być może dlatego jakoś będę pamiętała to przedstawienie nie tak bardzo źle jak ty, ale nie, to, że... Nie, mówię, że źle, tylko że bez takiego jakiegoś wielkiego ochu. Ponieważ to jest rzeczywiście przedstawienie okrzyczane, bardzo głośne, tak, dostało masę różnych nagród, tak, to prawda. I tak, rzeczywiście ono nie robi jakiegoś nie wiadomo jakiego wrażenia, ale może też nawet właśnie w tej swojej zwykłości ono jest niezwykłe. Wiesz, ale ja to przedstawienie, nie wiem, czy je można porównać, ale też z wybitną aktorką starszego pokolenia, jaką jest pani Irena, mniej więcej w tym samym czasie we Wrocławiu premierę miał swoją spektakl Pani K patrzy na morze. I w tym spektaklu występuje Krzesisława Dubielówna. Opowiadałeś o tym spektaklu tak, w naszym poprzednim podsumowaniu. Tak, i ten spektakl po prostu... jest niezauważony, a to, co robi pani Krzesisława, to jest po prostu coś tak wspaniałego, tak cudownego i patrzenie na to, jak ona pokazuje, jak trzeba grać, jaką jej sprawia ogromną radość to granie. I mówię, i ten spektakl... Jasne, nie jest zauważony, nie jest zaproszony. A uważam, że to, co Bernhard, jak gdyby recepta na aktorstwo Bernharda, ta recepta, że się tak wyrażę, do każdej apteki dzisiaj zaniesiona, byłaby zrealizowana bez zastrzeżeń przez aptekarza. Co było takie zaskakujące dla mnie, że w tegorocznych warszawskich spotkaniach były dwa niewielkie spektakle olsztyńskie, bo też był czas porzucenia Weroniki Szczawińskiej, także z udziałem Mileny Gauer, której tutaj towarzyszyła w tym spektaklu taka młoda aktorka, świetnie grająca na skrzypcach, Julia Gadzina. To był dialog skrzypiec z głosem, bo to była opowieść porzuconej żony, mąż trzasnął drzwiami, powiedział, że musi pójść do nowej, młodej i tak dalej. Też nic specjalnego, ale jakoś to do mnie bardziej trafiło. Mm-hmm. Najdziwniejsze, że siedziała obok mnie nasza wspólna znajoma, która miała podobne zdanie. Dużo młodsza ode mnie,
mniej więcej w twoim wieku, więc no, różnica pokolenia i powiedziała to samo, co ja, więc te łatwe rzeczy, no może to przesadzam. Ale ja bym tylu nagród jej nie dał. Dobrze. No, w porządku. Ja też jakby kompletnie nie mówię o nagrodach. Mówię o tym, że obejrzałam to przedstawienie z jakąś tam ciekawością, że miło mi było zobaczyć znowu na scenie Irenę Telesz. No i to jedno pytanie właśnie dotyczące aktorstwa, tej istoty aktorstwa, jakoś też we mnie zostało. Więc tak bym to podsumowała. I jeszcze kolejne spektakle z warszawskich spotkań teatralnych, ale zanim o tych spektaklach, to ja chciałbym taki tutaj wykład. Proszę panią, te dwa spektakle, o których teraz będziemy mówić, to wzbudziły takie bardzo silne emocje. I te dwa spektakle, które obejrzeliśmy w tym roku, przypominały mi to, co się wydarzyło z tą kiepską, klątwą z Teatrów Powszechnego z 2017 roku. I to przedstawienie przez nadgorliwość pewnej grupy recenzentów grane jest do dzisiaj. A ja pamiętam, że ja to przedstawienie widziałam, nie wiem, 2 tygodnie po premierze, może mniej, i z kolegą z Instytutu prawie się zakładaliśmy, czy ono, bo ono miało premierę chyba w lutym, zakładaliśmy się, czy to ciągnie do końca sezonu. A ciągnie się i ciągnie i, prawda, i tej rzepki wyrwać nie można. I to mi się tak kojarzy coś takiego w XIV wieku, pani Tereso, przed naszą erą. Przed naszą erą? Przed naszą erą. Tak, dobrze. No to parę dni temu, można powiedzieć. Mhm. Był taki w Egipcie, faraon się nazywał Echnaton. I on wymyślił sobie coś takiego, że ma być pokazywany, czy na obrazach, czy pomniki mają być prawdziwe. To była jedna rzecz. Druga rzecz, że jako pierwszy z władców Egiptu kazał się malować z rodziną, no bo faraon to był Bóg. A że nie był człowiekiem zbyt urodziwym, więc te obrazy i te rzeźby charakteryzowały się tą niegodną posturą. I po pewnym czasie faraon zauważył, że wszystkie rzeźby, które zaczęły powstawać, i wszystkie obrazy, wszyscy ludzie, którzy tam, i bogowie, którzy na tych, byli właśnie tej takiej mikrej i nędznej postury. Jak on. Jak on. I to jest właśnie chyba taki przykład na klątwę, na te dwa przedstawienia, o których chciałem mówić, czyli na śmierć Jana Pawła II i na spektakl według Jacka Denela. Też tam grupa gorliwych, że się tak wyrażę, krytyków chce postąpić zgodnie z linią i bazą. I prawda, dostrzega rzeczy, których nie ma, ale właśnie, żeby one były tak, jak sobie ktoś tam wyobraził. I ten faraon jakoś mi idealnie pasuje tutaj do tego, że właśnie niektórzy tak postępują, że faraon sobie zażyczył, że to tak ma być i tak jest. A ten spektakl Jakuba Skrzywanka z Poznańskiego Teatru Polskiego, ty go widziałaś później, bo w Toruniu na Kontakcie, on według mnie nie obraża żadnych uczuć religijnych. Tak, absolutnie. Bo rozumiem, że o nim się pisze, że on obraża uczucia religijne. Tak, bo ten następny, że się tak wyrażę, ale z naszymi umarłymi z Kiel, znowu obraża naszą dumę narodową i chociaż też nasze uczucia religijno-patriotyczne tam bardziej. A to jest przecież śmierć Jana Pawła II, to jest po prostu czysty teatr dokumentalny. Tak, dokument. Ja tam się jak gdyby obruszyłem bardzo, ale im dłużej o tym spektaklu myślę, czy z kimś tam rozmawiam, to zaczynam rozumieć pomysł reżysera z włączeniem tych filmików, które mnie potwornie irytowały i jak gdyby ośmieszały to wszystko, co tam się działo, no bo tam były ostatnie chwile papieża Jana Pawła II i chwile po jego śmierci, prawda? To jest spektakl, który jest oparty, jego scenariusz został oparty na dokumentach, na zapisach tego, no więc nikt jak się nie może przyczepić, nie papież odchodził, tak, na temat tego, co o tym pisano, jakie komunikaty podawał Watykan. My zresztą tam co jakiś czas te właśnie komunikaty Watykanu, oficjalne komunikaty Watykanu mamy. To na co się chyba obruszają ci tacy właśnie nadgorliwi, to chyba to, że po prostu pokazany jest w taki bardzo fizjologiczny sposób ten proces umierania, pokazana jest ta agonia. I tak, to może być
szokujące po prostu raczej, ale na pewno nie obraźliwe, bo też nie ma w tym do Diaska niczego szokującego, no, tylko wiesz, my... Tylko my z tym po prostu nie mamy na co dzień tak naprawdę do czynienia. Mają z tym do czynienia tylko ci, którzy opiekują się ludźmi, którzy umierają. Te filmy, o których mówisz, to są takie filmiki, wypowiedzi przypadkowych osób, które mówią o tym, co się z nimi działo, gdzie były, jak myślały wtedy, kiedy papież umierał. Jest tam taka bardzo religijna jedna dziewczyna, która właśnie chyba o tym opowiada, że to było dla niej szokujące. To znaczy w takim sensie, że to była prawdziwa tragedia, że ona o tym w pamiętniku pisała jako mała dziewczynka, że po prostu umarł papież, że ten papież był dla niej całym światem. Dzisiaj mówi o tym z pewnym dystansem. I ja uważam, że bez tych filmów ten spektakl nie miałby sensu, bo właśnie te filmy dodają tego czasu, który minął. Minie niedługo 20 lat od śmierci papieża i dużo wokół papieża się w tej chwili dzieje. Bardzo dużo się mówi o jego pewnych zaniedbaniach. I te filmy po prostu są taką... No właśnie są tym kontekstem, są tą współczesnością, są tym, jak tak naprawdę my dzisiaj trochę do tego podchodzimy. I właśnie one chyba trochę są po to, żeby ośmieszyć, jak ty to powiedziałeś, chociaż one też niczego nie ośmieszają, ponieważ oczywiście niektóre mogą ośmieszać samych tych ludzi, ale to też wszystko zależy od tego, jak ty do tego podejdziesz. No dobrze, ale na spektaklu, na warszawskich spotkaniach teatralnych po prawie każdym z tych odcinków filmowych Był śmiech, rozumiem. A ty po prostu byłeś gdzie indziej. Twoja głowa była tam, w tej komnacie, w tych salach, w tym miejscu, gdzie ten papież umiera. Ja rozumiem, ale ja ci powiem, że ja w ogóle nie miałam z kolei takiego odczucia i chyba na moim spektaklu nikt się nie śmiał, może tam przy jednym filmie, bo on rzeczywiście jest dosyć zabawny, jak tam pani opowiada, jak skrzykiwali... Zążę na pogrzeb. Tak, właśnie, jak skrzykiwali pielgrzymkę na pogrzeb i jak się bardzo cieszyli, że pogrzeb został przez i że oni w związku z tym zdążą, więc... Znowu ci przeszkodzę. Nawet ta sekwencja, gdzie ta dziewczyna, która przygotowuje zwłoki, nie wiem jak to... Makijażystka. I ona słucha jakiejś muzyki. I to normalne, no bo ci ludzie, dla nich to jest normalna praca. W tym spektaklu jest dla mnie jedna rzecz świetnie wymyślona, która też chyba bardzo boli, bo jest to, w jaki sposób pokazany jest biskup czy kardynał Dziwisz, i to jest świetna rola Andrzeja Szubskiego, bo to nie jest taki miły pan, tylko taki pan, który do ostatniego momentu wykorzystuje papieża, i świetna, nie wiem jak to określić, no bardzo trudna rola Michała Kalety w roli papieża, no bo w sumie on tam nie wiem, czy mówi jedno słowo, czy dwa, no kilka tych słów. I nie, charczy też, no po prostu tak, wydaje pamiętasz takie ten dźwięki. Początkowy napis przed spektaklem, wypowiedź Jana Pawła, jaka jest różnica między eutanazją a pomocą. To chyba wszystko, no bo mnie oprócz właśnie tych filmów... Ale chcesz powiedzieć, że to jest dobry spektakl. Tak, nie, to wszystko... Teatr był świetny, o tak to powiem. Znaczy jedna rzecz była troszeczkę według mnie przeciągnięciem liny, to było to, że namówiono nas do tej procesji, czy tego pójścia tam i obejrzenia tak, tych bo zwłok. Ten, ja nie wiem, czy już możemy to mówić, czy to nie jest zbyt duży spoiler, ale też nie jest to żadną tajemnicą, bo to się też chyba pojawia po prostu w różnych relacjach na temat tego spektaklu. A Jakub Skrzywanek też ma to do siebie, że stara się w jakimś momencie, żeby te jego spektakle stawały się częścią tego mikroświata, jaki się tworzy na ich czas. To znaczy, żebyśmy my jako publiczność w ten świat wykreowany weszli, żeby się przekonać, że on nie jest wykreowany albo jakoś, nie wiem, jeszcze inaczej to wszystko się odbywa, no bo jest ten spektakl, w którym mamy ślub na końcu, a tutaj w śmierci Jana Pawła II jesteśmy zaproszeni po prostu, żeby w tym karnawale śmierci właściwie wziąć udział. Czyli oddać hołd zwłokom. No tak, no, ale jednocześnie od razu pada zdanie, ale można robić zdjęcia, można robić selfie, prosimy tylko nie dotykać zwłok, ale można robić zdjęcia, szybkie modlitwy i tak dalej. I to też jest jak gdyby w klimacie tego trochę, o czym jest ten spektakl, to znaczy w klimacie tego, że to umieranie
Jana Pawła II było spektaklem. To znaczy, ci, którzy byli dookoła niego, robili z tego spektakl. Nie, to jest okrutne. I o tym jest to przedstawienie. Kolejny spektakl, którego ty nie widziałaś, to jest spektakl Kielecki i to jest przedstawienie Ale z naszymi umarłymi. Tak jak mówiłem, według prozy Jacka Denela, ten spektakl jako dramaturg zaproponował Michał Kmiecik, a wyreżyserował Marcin Libera. I to jest taka groteskowa chyba komedia, taka wręcz komedia grozy o inwazji zombie na Polskę. Może nie inwazji, no bo owi obywatele powstają z grobów. Dziura w ziemi. I jak to powstała ta dziura ziemi? Od spodu ktoś wykopał, no i zombie, że się tak wyrażę, ta szarga nasze różne wartości patriotyczne, nie mówię o Murzynach, homoseksualistach, Żydach i tak dalej. I tutaj też jest właśnie masa zarzutów, że jak to? My tutaj jesteśmy przed murzem chrześcijaństwa, pod Wiedniem Turków pokonaliśmy i w ogóle jakieś takie, a tutaj sobie robi żarty z tego wszystkiego. Jeszcze jest sekwencja, że z krzyżami przychodzą, więc po prostu przypominam sobie, że czy jakiś radny, czy jakiś poseł w Kielcach urządził jakąś dramatyczną historię, że to powinno być zakazane, że to w ogóle, no jak można takie świętości tarmosić. To było bardzo dobre przedstawienie zespołowe, bo większych bohaterów ugryzionych przez wzmiankowanego zombiego chyba tak, czy tak chyba może tak. Zombiaka. Ugryziony zmieniali się na twarzy, no i mieli maski, co utrudniało, bo nawet byłem proszony, żeby jedną z aktorek rozpoznać, ale pod maską pośmiertną, że się tak wyrażę, było nie to... Nie dało rady. Jest doskonała muzyka, taka bardzo ostra, duetu Nagrobki, nomen omen, żeby już w tym klimacie. No i Rawal po tym spektaklu też był niemiłosierny, a wydaje mi się, że tu można chyba zacytować Stanisława Wyspiańskiego, który w innym kontekście to zdanie mówił, a to Polska właśnie. I tutaj chyba trzeba postawić kropkę. Ja już się cieszę, że w Cieszynie, pani Tereso, na festiwalu teatralnym będzie spektakl Mateusza Pakuły Jak nie zabiłem swojego ojca, jak bardzo tego żałuję. Też z Kielc. O, to wspaniale, tak. Bo też bardzo dużo dobrych rzeczy słyszałam o tym spektaklu. No, a ty już wiesz o tym, że on będzie w Cieszynie na festiwalu? Masz takie przecieki? Mnie doniósł. Przecieki masz, wspaniale, bardzo się cieszę. No to ja muszę jeszcze powiedzieć, że w ramach warszawskich spotkań teatralnych z kolei pozwoliłam sobie obejrzeć po raz drugi 1989, bo byłam bardzo ciekawa, czy ten spektakl zrobi na mnie znowu takie wrażenie, jakie zrobił na mnie, kiedy oglądaliśmy go razem we Wrocławiu. I powiem ci, że to rzadko się bardzo zdarza. To mi się ostatnio zdarzyło ze Sztuką intonacji, to mi się zdarzyło z Tchnieniem. I nie wiem, czy jeszcze z jakimś spektaklem w ogóle kiedykolwiek, że to 1989 za drugim razem też absolutnie pozamiatało, zachwyciło, wbiło w fotel, wycisnęło łzy, wzruszyło, poderwało. Bardzo, bardzo, bardzo polecam raz jeszcze ten spektakl i jak będę miała okazję, żeby zobaczyć go po raz trzeci, to na pewno to zrobię. To zaprośmy do Krakowa. Ja bardzo chcę to przedstawienie zobaczyć. No to jakoś organizuj bilety i pojedziemy do Krakowa. No a co? Ja cię zawiozę, a ty organizuj bilety. Dobrze. Toruń, czyli festiwal Kontakt w Toruniu, to była pewna niespodzianka, bo ja nie planowałam wyjazdu na ten festiwal, ale mnie porzuciła, drodzy państwo. Pojawiło się zaproszenie, którego się w ogóle nie spodziewałam, więc postanowiłam z tegoż zaproszenia skorzystać i to była bardzo przyjemna wycieczka i wyprawa i w ogóle kilkudniowy pobyt. Nie mogłam być na całym festiwalu, może w przyszłym roku się uda, żebyśmy pojechali tam oboje i to będzie wtedy, ale to powiem ci, że wtedy będzie normalnie taki zastrzyk, bo kontakt trwa około tygodnia i co najmniej dwa spektakle dziennie się ogląda. Ja przez tych kilka dni w Cieszynie i obejrzałam. W Koszalinie ile filmów dziennie. No ale film to trochę co innego jednak niż spektakl, no wiesz? Ja bym tego jednak nie porównywała mimo wszystko, ale muszę powiedzieć, że zachwycił mnie absolutnie kontakt. Też tytulik? Zaraz powiem o tytulikach, natomiast chcę powiedzieć o też takiej, wiesz, organizacji, o tym, jak to tam wszystko
wyglądało, to znaczy o tym, że spektakle odbywały się w kilku różnych lokalizacjach, ale te lokalizacje jednak były dość blisko siebie. Tak jak to bywa na dużych festiwalach, wszyscy goście dostali takie fantastyczne festiwalowe torby, w związku z tym poznawaliśmy się chodząc po Toruniu właśnie po tych torbach. To samo ma zresztą miejsce w Koszalinie na festiwalu, czy w Cieszynie na festiwalu, bo takie drobiazgi mam wrażenie, że też mają znaczenie, bo kiedy przyjeżdżasz, zostajesz zaopatrzony jakby w te wszystkie istotne materiały dotyczące tego festiwalu, to się właśnie czujesz jakiś taki zaopiekowany. Ważniejszy. Nie, zaopiekowany po prostu, że dostajesz wszystko, co jest potrzebne, że nie musisz o nic pytać, że wszystkie informacje masz na wyciągnięcie ręki. Zobacz, to jest... nie przyniosłam katalogu, tylko przyniosłam taki zeszyt do robienia notatek. No to znaczy, że katalog gdzieś indziej skitrałam, ale zaraz go znajdę. W każdym razie dostajesz po prostu do ręki wszystko, co jest ci potrzebne. Startowy. Oprócz tego oczywiście na festiwalu było mnóstwo wolontariuszy. To tak samo, jak się dzieje na przykład na festiwalu w Koszalinie czy w Cieszynie. Mówię teraz o festiwalach filmowych, nie o festiwalach teatralnych, bo tu się może wam zaraz to wszystko pomieszać. No, na tym polega to, co robimy. Żeby pomieszać. Trochę tak. Więc jakoś tak chcę powiedzieć, że się tam bardzo, bardzo, bardzo dobrze poczułam w tym Toruniu. A oprócz tego, rzeczywiście, obejrzałam tam chyba 6 spektakli, z czego o jednym już powiedzieliśmy, czyli o śmierci Jana Pawła II, bo tam obejrzałam właśnie śmierć Jana Pawła II. Natomiast spektakle, które najbardziej mi się podobały w Toruniu, to były spektakle z Torunia. Oba przygotowane przez Teatr imienia Wilhelma Chorzycy w Toruniu. Pierwszy z tych spektakli to Wiśniowy Sad Antoniego Czechowa w reżyserii Łukasza Kosa, którego spektakle już oglądaliśmy wcześniej i nad którymi się rozpływaliśmy, a zwłaszcza nad jednym spektaklem Łukasza Kosa rozpływaliśmy się przy okazji nad jednym i drugim naszych poprzednich dywagacji na temat polskiego teatru. Myślę tutaj o Rewizorze, który oglądać można w Teatrze Imka w Warszawie z po prostu genialną rolą Krystyny Tkacz. Naprawdę tego Rewizora wam bardzo gorąco polecam. I nie chcę powiedzieć, że ten Wiśniowy Sad jest w podobnej formule, ale trochę jest. To znaczy, on jest dużo bardziej uporządkowany, bo nie mamy tam takiego żonglowania postaciami, jak to ma miejsce w Rewizorze. Ale z tego, co ty mi opowiadałeś, to ten spektakl Wiśniowy Sad bardziej przypomina spektakl Legnicki, czyli Fanny Aleksander, bo też odbywa się tam wędrówka po teatrze. Tak, odbywa się wędrówka po teatrze, bo pierwszą część spektaklu oglądamy siedząc na scenie. Widownia jest ustawiona na scenie i w zasadzie za kurtyną, no, na scenie siadamy i w bardzo bliskiej od nas odległości aktorzy grają. To był ten pierwszy akt, natomiast na drugi akt zaproszono nas na bal u Raniewskiej, bo Teatr Chorzycy w Toruniu jest też starym, pięknym teatrem, więc gdzieś na piętro, na foyer, gdzie właśnie ten bal się odbył, byliśmy tam zapraszani do tego tańca, było to bardzo takie wszystko. Ja tylko się przyglądałam. Bardzo to ja wszystko... bym zatańczył. Akurat, już to widzę. Bardzo to było wszystko takie niepoukładane, nie wiadomo było, wiesz, gdzie oczy zaczepić, ale fantastyczne. A potem wróciliśmy z powrotem na tę scenę i to też było fenomenalne, ponieważ te ostatnie sceny, kiedy już Wiśniowy Sad jest sprzedany, kiedy wszyscy wyjeżdżają, dzieją się na widowni, ale my jako publiczność siedzimy na scenie, a po tej pustej widowni chodzą aktorzy i już wypowiadają te swoje ostatnie kwestie. Fanny i Aleksander? Nie. To chcę ci powiedzieć, że to samo jest w tym spektaklu Kieleckim, bo my też siedzimy na scenie, a wszystko dzieje się na widowni. Aktorzy muszą
pokonywać rzędy krzeseł. Przechodzą, potykają się i tak dalej, chowają się za te krzesła, więc... Mówisz o tych umarłych, tak? Ale z moimi umarłymi. W tym spektaklu właśnie Kieleckim według Jacka Denela. I to bardzo podobne rozwiązanie. Może to taka będzie teraz szkoła widać, że... Bo to po prostu chyba pokazuje też, że reżyserzy szukają najróżniejszych innych sposobów na to, żeby jakoś nas też poruszyć, popchnąć, dotknąć. Ale też chcę powiedzieć, że wspaniała była Raniewska w tym spektaklu. Kto zagrał Firsta? Poczekaj. Raniewską zagrała Ewa Galusińska, natomiast Firsta gra Paweł Tchórzelski. No i w ogóle myślę, że to był naprawdę bardzo dobry spektakl, bardzo ciekawe podejście do Czechowa. Czechowa oglądać można w nieskończoność, chociaż się zna właściwie frazę po frazie, to jednak za każdym razem te spektakle nam mówią co innego i tak było z tym Wiśniowym Sadem i to było świetne przeżycie. Ale jeszcze lepszym spektaklem, znaczy lepszym, no wiesz, ważenie spektakli lepszy, gorszy jest ciężkie, no ale powiedzmy, że po Czechowie można się było czegoś tam spodziewać. O tyle kompletnie nie miałam pojęcia, czego spodziewać się po spektaklu, który nosi tytuł Ćwiczenia stylistyczne. To jest spektakl w reżyserii Ewy Rysowej, czeskiej reżyserki, która zrobiła ten spektakl w Teatrze Chorzycy i to jest przedstawienie, które w ogóle odbywa się na małej scenie i na nie musimy pojechać jeszcze raz. Dobra. Bo to jest... Z tego, co mi opowiadałaś, to... Bo to jest, słuchaj, taki spektakl, który myślę można oglądać bez najmniejszego problemu 5, 7, 10 razy. Bo to jest przedstawienie, które polega na tym, że jest jedna, dwie, bo to są właściwie takie wariacje na temat jednej sceny, czyli sceny wsiadania do tramwaju i jakiejś przypadkowej rozmowy w tym tramwaju. I cały widz polega na tym, że ta scena w czasie tam tych 90 czy 90 kilku minut spektaklu odgrywana jest kilkanaście razy, za każdym razem inaczej i publiczność losuje sposób, w jaki aktorzy mają tę scenę zagrać. I teraz ja ci tutaj kilka przypadkowych tych... To ja mógłbym w takim spektaklu... No nie wiem, powiem ci, że nie wiem. Dlaczego tak od razu? Bo one bywają bardzo skomplikowane, te sceny, w takim sensie, że na przykład jest jakaś... Uważa, że ja w skomplikowanej scenie w tramwaju nie dałbym sobie rady. No nie wiem, w wersji gimnastycznej mógłbyś sobie nie dać rady. Ale na przykład ja mogę grać i... Pozycję na baczność. W każdym razie ten rozkład jazdy spektaklu wygląda tak, że można zagrać to na przykład bajkowo, albo negatywnie, albo zdumiewająco, albo operowo, albo slapstickowo, albo teatralno współcześnie w wersji na bogato, w wersji międzynarodowo, w wersji nago, w wersji politycznie, medycznie, obraźliwie, kulinarnie. No powiem ci, że tych przystanków, że tak powiem, tych wersji, tych wariacji jest 99. Nie policzyłam, ile zagrali aktorzy, ale myślę, że około 15, może około 20. No fajnie, jakby zagrali wszystkie, to byłby taki niezły spektakl. To byłby niezły spektakl. A ile trwa mniej więcej? No mówię, około 90 kilku minut. No. Aha, 90 minut na każdą taką sekwencję. Nie. Ale taka sekwencja ile mniej więcej trwa? 3 minuty, 4. No nie będzie, że 5 minut. Plus jakaś interakcja jeszcze z publicznością. No to 5 minut na każdą, to nie tak długo, 90 to ile? To 450 minut, 9 godzin. No nie, to niecałe. Masz jakieś... Lupa. Burżomanią z przerwami. W każdym razie chcę powiedzieć, że te ćwiczenia stylistyczne, które są rzeczywiście taką tylko i wyłącznie zabawą, to znaczy taką naprawdę czystą aktorską zabawą i takim też, jak mówiliśmy tutaj o tym rozkminianiu, tak? I o tym, czym jest to aktorstwo, z czym je się je, jakie ono jest, co trzeba wiedzieć, co trzeba umieć, kim ten aktor jest, bardziej głową czy bardziej ciałem, no to to przedstawienie jest jedną z odpowiedzi na temat tego, czym jest aktorstwo. Ja to przedstawienie bardzo gorąco polecam. To jest też taki spektakl, myślę, który mógłby, bo on nie jest jakiś
wielki i skomplikowany. Pewnie spokojnie trochę popodróżować po Polsce, gdyby ktoś miał ochotę go na jakiś festiwal teatralny zaprosić. I to są te dwa spektakle, które chyba jakoś najbardziej mi się podobały na 27. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Kontakt w Toruniu. Obejrzałam tam również Miłą Robótkę z Teatru w Gnieźnie. Też spektakl dość głośny, a w każdym razie bardzo dużo mówiły o nim nasze koleżanki z podcastu o teatrze. Dwie Kasie, Kasia Niedurny i Kasia Waligura. I one są tym spektaklem zachwycone. Ja tak średnio najeżdżam. On też był na warszawskich spotkaniach. On też był na warszawskich spotkaniach, ale ty chyba go nie obejrzałaś. Nie. On mnie jakoś nie porwał i nie zachwycił. Ale być może po prostu nie do końca był do mnie skierowany. Mnie się tam podobała jedna rzecz i żałowałam, że ona trochę nie została bardziej pociągnięta. To znaczy żałowałam trochę, że ten spektakl nie został pociągnięty w taką stronę, nazwijmy to, historyczną, ponieważ świetna sekwencja, która się w nim pojawia, opowiada o tym, jak w latach 90. powstawały pisma erotyczne, czy raczej nie pornograficzne, raczej po prostu erotyczne lub takie, no, takie mikropornograficzne. Ale słuchaj, okazało się, już teraz nie chcę skłamać, bo nie pamiętam, ale że to były jakieś setki tytułów, ale nie że... Ale w Polsce? W Polsce, że były setki przez chwilę, tak? W tym takim momencie przejściowym, kiedy wszystko się otworzyło i wtedy powstało kilkaset tytułów pism erotyczno-pornograficznych, które ukazywały się w naszym kraju. Serio. To jest niesamowite. Ja miałam lat 40 prawie. I to cię ominęło? I ominęło mnie, no Boże, bo już chyba będę musiał do Biblioteki Narodowej obejrzeć jakieś. I powiem ci, że jakby ten motyw w tym spektaklu mi się szalenie podobał, ponieważ tam też z tyłu na telebimie były pokazywane jakieś wybrane okładki, tytuły tych pism. To się po prostu w głowie nie mieści. Nie pamiętasz w ogóle, że coś takiego się działo w naszym kraju, naprawdę. Tak, bo to się w ogóle zaczyna od tego, że jesteśmy w redakcji pisma dla naturystów. I że to pismo dla naturystów nagle po pierwsze zaczyna mieć jakąś ogromną konkurencję, ale też, że ono samo zaczyna szukać swojej ścieżki i drogi, bo zaczyna się spotykać właśnie z zarzutami o pornografię. I to trochę gdzieś wokół tego się dzieje, ale potem przechodzi coraz bardziej w stronę aktorów, coraz bardziej jest takie osobiste, czyli jak gdyby aktorzy trochę wychodzą z ról i zaczynają być sobą, zaczynają trochę dowcipkować albo i nie dowcipkować na temat tego, czy aktor dostaje dodatek za to, że się rozbierze na scenie, czy nie, i dlaczego oni się na tej scenie muszą rozbierać. No to też jest dzisiaj temat w teatrze. Przepraszam, Pani Teresa, a czy pada odpowiedź, dlaczego się rozbierają? Bo to jest bardzo ciekaw. Bo to ja myślę, że to reżyserów jednak trzeba o to pytać. W wielu spektaklach jako starzec nie jestem w stanie pojąć, w jaki cudowny sposób i do czego jest potrzebna, przepraszam, przednia i tylna część mężczyzny, który wygłasza prawie... No i w tym spektaklu mamy przednią i tylną część mężczyzny i nie tylko. Więc jak mówię, mnie ta Miła Robótka jakoś specjalnie nie porwała, ale też nie chcę powiedzieć, że to jest złe przedstawienie. To jest po prostu przedstawienie nie dla mnie. I tyle. Natomiast świetna czwórka młodych aktorów, bardzo młodych aktorów i myślę, że to jest też jakiś sygnał, że trzeba nam się, kochanie, do Gniezna, do teatru wybrać. Dobrze, a to z tych naszych wypraw jeszcze, bo tak już ten Toruń i już tak? No, czy jeszcze coś chcesz powiedzieć? Nie, o kontakcie już. Dobrze, chyba wszystko. To, jak jesteśmy w Toruniu... To jeszcze w Toruniu to zostanie. Zostanie na jedno zdanie. Pamiętasz taki spektakl Morderstwo dla dwojga? No oczywiście, poczekaj, przyniosłam sobie tutaj nawet uloteczkę. Tak, Marcin Sosiński w 13 wcieleniach. Marcin Sosiński i Maciej Makowski. Łatwo miał, bo grał policjanta. Łatwo miał. Maciek Makowski z Teatru Gęćba, jeśli pamiętacie moją rozmowę z Maćkiem Makowskim i z Wojciechem Solarzem, to oni rekomendowali to przedstawienie. Myśmy tej ich rekomendacji posłuchali.
zebrali i pojechaliśmy do Teatru Trunia Muzycznego w Toruniu zobaczyć to morderstwo dla dwojga i muszę powiedzieć, że warto było przejechać 5 pięter jeszcze wejść 500 kilometrów i wejść na ostatnie piętro kamienicy, w której mieści się Teatr Muzyczny i to jest rzeczywiście fantastyczny dwuosobowy musical, dokładnie tak jak Maciek opowiadał, w którym bardzo się dużo rzeczy dzieje, w którym jest mnóstwo cytatów, cała masa takich mrugnięć okiem. Myślę też, że myśmy wszystkiego nie wyłapali, że... No i bardzo dobrze. No właśnie. Spotkaliśmy się potem i z Maćkiem, i z Marcinem Sosińskim i oni obaj grają na, nie na fortepianie, na pianinie w tym spektaklu. Na cztery ręce. Oni opowiadali o tym właśnie, jak próbowali też naśladować pewne style gry różnych wybitnych amerykańskich muzyków, jak się też tym sami bawili. No, jest to rzeczywiście taki spektakl, rzadko to mówię, że to jest spektakl dla każdego, ale to akurat naprawdę jest przedstawienie dla absolutnie każdego, bo ono jest właśnie i o tej popkulturze i właśnie pełne tych smaczków i cytatów. Jest historyjką bardzo zgrabną, no, i jest wspaniałym aktorskim popisem, jest dowcipne i jest zagadka kryminalna. No jest po prostu wszystko w tym przedstawieniu, co się może podobać i czego widz może oczekiwać. A przy tym jest tak, teraz tak powiem merkantylnie, bardzo tanie. No, pewnie tak, nie wiem, trudno mi przecież to powiedzieć. Czekaj, no obrotówkę tam mają, więc wiesz. No obrotówkę, jak sam Maciek powiedział, popychana nogą. No tak, da się ją zapakować do jakiegoś samochodu. Ale nie, bo Marcin Sosiński gra te 13 postaci i nie zmienia, znaczy no tam raz szpilki zdaje, tak, w szpilkach występuje, a tak to nakłada marynarkę, wyciąga rękę z rękawa i tak dalej. I no jest to pobicie rekordu świata, jeśli chodzi o wcielenia, bo do tej pory myślałem, że w pewnym angielskim filmie Szlachectwo zobowiązuje, to był rekord, ale tam wybitny aktor Sir Alec Guinness tylko 9 postaci zagrał, więc Marcin chyba jest numerem 1. Uważamy, że to było urocze, tak, uroczy wieczór. Przy tym też wstąpiliśmy na pierniki tam zajem się i mieliśmy jakąś taką towarzyskie, bardzo miłe spotkanie. No. To pani Teresa, ja proponuję jeszcze takie 4 spektakle, chyba że pani coś... dorzuci, a potem idziemy do kina, tak? A później do kina i ten jeden, o którym marzę, żeby powiedzieć, że wszyscy muszą go zobaczyć. Przede wszystkim to jest Dekalog w Narodowym Wojciecha Farugi z doskonałą według mnie rolą młodego Pawła Brzeszcza. I to chyba wszystko. No poczekaj, no i tak chcesz tylko jednym zdaniem Dekalogiem? Chciałbym powiedzieć, prosić o jedno. Nie porównujmy spektaklu z kinem. Tak, no wiesz co, to się narzuca naturalnie, ale też o tym dyskutowaliśmy, prawda? Przy Amatorze na przykład. Że, ale nie tylko, po Dekalogu też o tym rozmawialiśmy. No tak. Dlaczego, dla kogo, a jak się tutaj w tym połapać? Bo w momencie, kiedy ktoś idzie na ten spektakl, oczekując tego, że zobaczy sobie w pigułce wszystko to, o czym pisali Kieślowski z Piesiewiczem, to kurczę, trochę tak jest. Bo dostajemy to w tej pigułce i te najważniejsze rzeczy z tych wszystkich 10 odcinków tam są, ale no to jest byt autonomiczny, to jest po prostu spektakl, który pokazuje trochę naszą kondycję i pokazuje to, na ile dzisiaj jakiekolwiek problemy etyczne i moralne są po prostu tylko zagadnieniami akademickimi. Trochę chyba o tym jest dla mnie to przedstawienie. No i tak, Paweł Brzeszcz jest absolutnie fantastyczny, no ale proszę cię, no nie możesz przejść do porządku dziennego nad Małgorzatą Kożuchowską. No też się cieszę, że wróciła, że zrozumiała, że aktorką się jest w teatrze. To jest dla mnie ogromny, ogromny plus, bo to jest chyba trzecie przedstawienie, które matka Joanna, chyba w Pikniku, też w Pikniku pod Wiszącą Skałą też ją widzieliśmy, ale to, jeżeli już mnie tak namawiasz, to ja niezmiernie się cieszę, że Teatr Narodowy zaczął wreszcie wykorzystywać Sławomirę Łozińską. W ubiegłym roku
czy dwa lata temu w Wocku. Ona tam ma malusieńką taki jest epizod jak gdyby doklejony do tego i wygłasza taki monolog. Jest najważniejszy według mnie w tym teatrze. I tutaj też gra bardzo istotną rolę. No i właśnie jest, wreszcie zaczyna grać w tym teatrze, a nie tam pojawiać się, przechodzić przez... Uh-huh. I no to jak już tak brniemy w te nazwiska, no to Karol Pochyć, aktor, my się nim zachwyciliśmy w Za Torami. Iron Bund Za Torami. Tam, z Ewą Konstancją Bułhak. Tak, z Ewą Konstancją Bułhak. Zachwyciliśmy nim się chyba po raz pierwszy, choć zwrócono nam uwagę, że to jest niedopatrzenie z naszej strony, bo to nie była jakaś taka pierwsza jego rola w tym teatrze. To jest taki aktor, który ma przeżycia na twarzy. Coś takiego miał Zygmunt Malanowicz. No i zagrał też partnera, czyli Suryna w Matce Joannie od Aniołów, też w tym spektaklu, który tutaj wspomnieliśmy. No i tak, tutaj gra też w tym dekalogu bardzo tak mocno, intensywnie i wiele bardzo różnych postaci, bo to też jest taki spektakl, w którym aktorzy nie grają jednej roli, tylko po prostu przechodzą z jednej w drugą, przy czym nikt z nas właściwie się w tym nie kupi. No bo to jest jak gdyby taka opowieść, to są jak gdyby... Już koniec, już nie, więcej dobrze, nie mówię. Przepraszam, więcej już nie dobrze. Nie zdradzamy. Melodramat w Teatrze Powszechnym. To jest drugi spektakl w Teatrze Powszechnym, o którym ja będę mówił dobrze. Ja go nie widziałam, Jacek był na tym spektaklu. Mimo, że pani Anna Smolar, nie wiem, pozwoliła sobie na coś takiego, za co przez chwil kilka po prostu jakbym mógł, to bym dokonał jakiegoś czynu strasznego, bo przedziwne jest potraktowanie postaci reżysera. Bo melodramat, co to jest za spektakl? Melodramat jest to taka wariacja na temat pętli chłaski, czyli na temat życia z człowiekiem uzależnionym. Ale punktem wyjścia jest właśnie owa pętli, którą Wojciech Has nakręcił, a operatorem był pan Jachoda. I oni są tam pokazani w taki sposób bardzo karykaturalny, co mnie straszliwie zabolało. Ale spuszczam sobie na to ten. Naprawdę jest tam wiele bardzo wstrząsających i bardzo dobrych scen i bardzo dobrze zagranych i ten spektakl bardzo polecam i ten końcowy monolog, w którym mówi się o kamieniach, które ciążą coraz bardziej, że ten uzależniony człowiek jest tak jak ten kamień, który musisz nieść. To jest naprawdę bardzo dobre przedstawienie i to jest kolejne dobre przedstawienie w Teatrze Powszechnym. Może nie w kolejności ukazywania się, bo poprzedni spektakl miał już kilka lat. To chodzi mi o spektakl Bieguni według Olgi Tokarczuk. No tak, to mówiło się o tym ostatnio. Rozmawialiśmy. Następny spektakl, to tobie oddam też głos, bo obiecałaś, że o nim opowiesz i obiecałaś to nawet reżyserowi i aktorowi. Wiem, muszę to zrobić w końcu, wiem o czym mówisz. To jest w ogóle przedstawienie, które otworzyło nasz drugi numer kwartał. Jeden, drugi kwartał. Tak, bo obejrzeliśmy ten spektakl 1 kwietnia 2023 roku. To jest spektakl w Teatrze Ateneum w Warszawie zatytułowany Licencja na lirykę, czyli po prostu recital Jacka Bończyka. Mówimy o spektaklu, dlatego że rzecz ma miejsce w teatrze i jest to rzecz udramatyzowana, odbywa się w scenografii, więc jakby spełnia wszystkie te warunki jakby spektaklu, ale jest to po prostu recital, czy też koncert. I to jest rzecz naprawdę świetna. To znaczy, jeśli szukacie dobrze zaśpiewanych, mądrych piosenek, takich, które znacie, ponieważ Jacek Bończyk w tym spektaklu sięgnął po prostu po klasykę polskiej piosenki, przy czym są to też utwory, czy też autorzy, których on ma w swoim repertuarze. To nie jest tak, że on postanowił trochę się podlizać jakoś publiczności, pogłaskać nas pod bródką i jeszcze w dodatku dowartościować naszego inżyniera Mamonia. Nie, to są wszystko rzeczy, to są wszystko utwory, z którymi on się mierzył wcześniej, które miał w repertuarze. I to po prostu, jak Jacek Bończyk śpiewa tam Grand Waltz Brown z repertuaru Ewy Demarczyk, no ale to jest Tuwim, to jest po prostu arcydzieło. To jest kolejne fenomenalne, zupełnie inne i nieporównywalne oczywiście z tym, co zrobiła Ewa Demarczyk. Wykonanie tej piosenki i jak ja
to przeczytałam, że tam będą te piosenki, to tak trochę zadrżałam. Natomiast no bo tak, bo to, przepraszam, że się wejdę w to drżenie. To było coś wspaniałego. Bo właśnie niektórzy też się porywają na to, na właśnie wykonywanie tego typu utworów. Bo to nie jest piosenka, to jest utwór. Prawie to jest teatr, prawda? Bo to tak trzeba. I fenomenalna była wersja Stanisławy Celińskiej, prawda? Zaśpiewana na przeglądzie piosenki aktorskiej, tak. A cappella, tak, coś no, ale jakby inny biegun, inny zupełnie pomysł, natomiast... Znaczy co innego, jak gdyby wtedy z tego tekstu oczywiście. Za każdym razem wyciągamy, bo nie będziemy mówili o innych. To muzycznie jeszcze ty nie widziałaś tego, Off Północna, Ghetto, André Chodło. I to po prostu było Jacka trudno jest zachwycić, zwłaszcza tak. Bardzo go trudno zachwycić koncertem, słuchajcie. Więc to, że on wyszedł po prostu zamurowany z tego koncertu, no to ja byłam zamurowana też, że to by się to tak podobało. Zwłaszcza, że André Chodło śpiewał po prostu piosenki żydowskie. Tak, tak, i to śpiewał je w jidysz w oryginale, prawda? To są takie piosenki, wiersze pochodzące z kolekcji Yiddishland. Są takie najprostsze teksty, bo coś wspaniałe było, że między każdą z tych piosenek André Chodło mówił 2-3 zdania po polsku opowieści o tej piosence. O czym piosence, jest ta piosenka? Jeszcze w dodatku takim głosem beznamiętnym. Tak, że tam, no, tam chłopczyk idzie sobie tutaj ten i go zastrzelili. I jak pierwszy raz to powiedział, to po prostu... Ja mówię, co chodzi? I nagle zrozumiałem, że to jest nadzwyczajne, że to taka zwyczajna, no bo tam się zwyczajnie, tak jak czytamy, nie wiem, wspomnienia Jurandota, Grodzieńskiej, czy o Wiery Gran, że tam się toczyło zwyczajne życie i tym takim zwyczajnym głosem, no to no, idzie, no, leży trup, prawda? No bo dla tych ludzi, którzy tam, no to była codzienność i nie można było... Tego dramatycznego tekstu jeszcze opowiedzieć w sposób jakiś taki, udramatyzować, żeby to, Boże, co się wydarzyło. To wystarczyło, tak jak on ma jeszcze tak charakterystyczny głos, no i towarzyszy mu Odem's Quintet, po prostu najlepsi nasi muzycy, jakich można sobie wyobrazić. I to jest to tak jak ty mówiłaś o recitalu, no, czy teatrze muzycznym, no chyba tak to, spektaklu muzycznym. I jeden spektakl... No ale poczekaj, bo mi tak po prostu wszedłeś w słowo, się tak jak zawsze, po prostu ja tak urwałam tego Jacka i w ogóle nie dopowiedziałam. No to jeśli ty mówisz o dużym zespole muzycznym, no bo rzeczywiście André Chodło miał spory skład. U Jacka Bończyka to są raptem dwa instrumenty plus jego gitara, ale też te aranżacje są zrobione w taki bardzo kunsztowny sposób. Znaczy chcę powiedzieć, że ta licencja na lirykę jest po prostu tak czystym, tak nieupudrowanym, tak... No, czystym, nie znajduję lepszego słowa na to, żeby mówić o tym spektaklu i o tym, jak Jacek Bończyk śpiewa te piosenki. On śpiewa po prostu... No nie udaje. Czysto w sensie nie to, że nie fałszuje, no bo nie fałszuje. Tylko po prostu nie ma tam niczego, co jest zbędne. Tam są tylko te piosenki. To jest wspaniałe, po prostu bardzo, bardzo wam gorąco polecam ten spektakl. No panie Teresie, bo to jest to, o czym często tutaj, czy jak prywatnie rozmawiamy, że o jakichś różnych przedstawieniach, spektaklach, że najwspanialsze jest takie przedstawienie, w którym reżyser czy wykonawca zaufa autorowi. Że niech on sobie to po tych literkach to powie i naprawdę czasami nie potrzeba stanąć na głowie, żeby zagrać Hamleta, prawda? No, bo chyba już się niedługo zbliżymy do tego, że być albo nie być będzie albo w pozycji wieszącej, albo w pozycji do góry nogami. I spektakl, panie Tereso, na który pojechaliśmy specjalnie, którego może nasi słuchacze już nigdy nie zobaczą, czyli... Ja, Piotr Rivière. Skoro już zaszlachtował siekierą swoją matkę, swojego ojca, siostry, swoje brata swojego i wszystkich sąsiadów swoich z Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu,
10-lecie spektaklu obchodzi Agata Duda-Gracz. Tak, wyreżyserowała to przedstawienie, stworzyła. Ja bardzo chciałam, żebyśmy ten spektakl obejrzeli. On jest grany już bardzo, bardzo, bardzo rzadko. No bo, jak Jacek powiedział, ma 10 lat. Natomiast, jeśli pamiętacie, ja pół sezonu właściwie jeździłam do Wrocławia, nagrywając podcast Kapitol na ucho, który cały czas jest do odsłuchania i kto jeszcze nie miał okazji, to bardzo Was gorąco zachęcam, bo to jest właśnie taka próba znowu przyjrzenia się aktorstwu, rozłożenia tego aktorstwa na czynniki pierwsze, pokazania tego, jakimi drogami ludzie się do aktorstwa czasem dostają. Bardzo lubię ten podcast, to znaczy z taką, wiesz, z taką po prostu przyjemnością wracam wspomnieniem i do tych swoich wypraw, i do tych wszystkich rozmów. I w ogóle bardzo jestem dumna z tego, jak to wyszło, to znaczy jaki ten podcast jest. No co? No mogę to powiedzieć. No nie, no, że jestem z tego dumna. No dlaczego? No bo jestem bardzo z tego dumna, jak to wyszło. Mówię o tym dlatego, że właściwie wszyscy aktorzy Kapitolu, którzy są od tych 10 lat i którzy zagrali w tym Piotrze Rivière, wszyscy o tym spektaklu mówili. To znaczy nie było jednej osoby, która będąc w obsadzie tego przedstawienia nie wspomniałaby o nim jako o takim w ogóle formacyjnym spektaklu, jakiejś takiej formacyjnej pracy, jako o czymś, co było wielkim przeżyciem, ogromnym przekroczeniem. I między innymi z tego powodu ja bardzo, bardzo chciałam to przedstawienie zobaczyć. No ale też trzeba powiedzieć, że wyjechaliśmy z tego Wrocławia nie tacy obezwładnieni tym Piotrem Rivierem, bo... Obezwładnieni, bo w którymś właśnie odcinku Kapitolu padło takie niezwykłe zdanie, że żaden aktor nie chce grać w tym spektaklu, nienawidzi tego spektaklu, ale jak się dowiadują, że mają go zdjąć, to i chodzą delegacje do dyrektora, że jeszcze zagrają. To jest to, co ty mówiłaś, bo to jest rzeczywiście spektakl może bardziej bolesny dla wykonawców niż dla widzów. Bardzo to jest możliwe, bo on angażuje aktorów rzeczywiście jeszcze zanim przedstawienie samo się zacznie. Natomiast rozmawialiśmy o tym spektaklu w drodze powrotnej, jak to zawsze jest tak, że my po prostu gadamy bardzo dużo. No jest między Warszawą a Wrocławiem to parę kilometrów. Jest trochę czasu, żeby porozmawiać. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że myśmy eksperymentalnie nagrali tę naszą rozmowę na gorąco zaraz po spektaklu Ja, Piotr Rivière. I może ja patronom to zaproponuję tą naszą gadułkę o Piotrze Rivière. Co o tym sądzisz? No tam może być troszkę kompromitacji. Szczególnie zdaje mi się z mojej strony, bo ja tam dość często jakieś pomyłki. No ale od czego jest montaż, kochanie? No ale to już będzie, wiesz, nieprawdziwe. A chodzi nam o prawdę czasu. Wyłącznie o prawdę. Ale to będzie ukryte. To będą, tego posłuchają tylko ci najbardziej zaufani, tacy najbardziej wtajemniczeni. Dobrze. No dobra, no to się zgadzam. No dobra, no to podejmujemy tę decyzję, czyli ja Wam puszczę taką naszą samochodową rozmowę na intymną temat prawie. Bardzo spektaklu Ja, Piotr Rivière, ale to powiem tylko tyle, że oboje w tej rozmowie po spektaklu doszliśmy do wniosku, że gdybyśmy to przedstawienie obejrzeli w roku 2013... No bo ja widziałem. To jest dla mnie niemożliwe, że ty je widziałeś. Tak, ja jakoś nie chcę, bo to było jakiś wyjazd do Karpacza. Ja jechałem i się nie wiem, nie kojarzę z jakiego powodu musiałem się zatrzymać we Wrocławiu. A że teatr jest blisko, jakimś po prostu kretyńskim fartem. No dobra, I wtedy to nie wiem, czy był to 2014 czy 2015 rok. To przedstawienie 8 lat temu. Rzeczywiście czułem się tak, jak tutaj bohater mówi, że z tą siekierą tam latał i zamordował. I to było jakieś takie bardziej... A tutaj jakoś taki chłód był, prawda? Tak, znaczy, bo dyskutując właśnie, doszliśmy do wniosku, że to jest po prostu spektakl, od którego w chyba teatrze Agaty Dudy-Gracz zaczęły się pewne rzeczy. I myśmy widzieli już jej późniejsze różne produkcje, w których, kiedy obejrzeliśmy tego Piotra Rivière, to znaczy kiedy ja go obejrzałam, zaczęłam sobie przypominać echa tego spektaklu w tych różnych innych jej inscenizacjach z Marią Stewart na czele, z porcelanką, z ustawieniami świętych. Nie oglądaliśmy wszystkiego, co zrobiła Agata Duda-Gracz, ale w bardzo wielu tych spektaklach, które obejrzeliśmy w ostatnich latach,
odbijał się ten Piotr Rivière i w tym sensie też rozumiem, że to musiało być naprawdę i było jakieś absolutnie niezwykłe doświadczenie dla wszystkich i dla niej i też dla aktorów. Poza tym to jest po prostu doskonałe, naprawdę doskonałe przedstawienie, w którym nie znasz dnia ani godziny, nie wiesz co się wydarzy, które jest wspaniałe plastycznie, staranne, bo ono nie jest piękne w sensie... Pobyt w kosmicy nie jest rzeczą. No więc tak, natomiast myślę o takim właśnie wystylizowaniu, o takiej staranności, o takiej dbałości, o każdziuteńki detal. To, co mogę wam jeszcze chyba zdradzić, to, że publiczność wchodzi na scenę, bardzo długo się wchodzi na tę scenę, to znaczy bardzo długo się wchodzi na widownię, ponieważ widownia jest na scenie i wchodzimy takim bardzo, bardzo ciemnym korytarzem. Co pewien czas jesteśmy oślepiani latarką. Jesteśmy sadzani przez aktorów, wprowadzani przez aktorów na tę widownię, która się mieści, jak mówię, na scenie. I jesteśmy sadzani w różnych miejscach. Możemy być albo lekarzami, albo sądem, albo biegłymi, albo mieszkańcami wioski. I w zależności od tego, gdzie siedzimy, no to albo siedzimy na wygodnych krzesłach, albo siedzimy na jakiejś ławie. No, jest tam wszystko bardzo detalicznie wymyślone. No i tak, nikt nie może wejść na widownię jak gdyby samodzielnie, prawda? Że to cię ten aktor, czy ta postać grana przez aktora, ona się wprowadza w ten, od razu jak gdyby kieruje cię i jak gdyby wprowadza cię też w to przedstawienie, w to, co się tak tam wydarzy. Prawda? Ja zaczynam o tym myśleć i po prostu mam już, wiesz, jakieś kolejne w ogóle sceny mi się teraz wyświetlają przed oczami, jak zaczęliśmy o tym rozmawiać. Więc tak, no jeżeli gdzieś upolujecie jeszcze, a nie widzieliście... No gdzieś to nie, no to... Znaczy, no tak, we Wrocławiu. Znaczy w tym sensie, jeżeli wypatrzycie w repertuarze Teatru Muzycznego Kapitol, o, tak powinnam to powiedzieć, tego Piotra Rivière, to nie wahajcie się ani chwili. To jest tak jak 1989. Na to przedstawienie trzeba pójść, na Piotra Rivière'a trzeba pójść. To a propos trzeba pójść. Dla mnie, i to możliwe, że to będzie numer 1 2023. Wow. Dla ciebie jest spektakl muzyczny 1989, dla mnie to jest tryptych baletowy Beethoven i Szkoła Holenderska w Teatrze Wielkim w Warszawie. Ja tak był na tym sam, ja gdzieś chyba byłam wyjechana i nie byłam z nim na tym. No chyba byłeś w Turonie właśnie. Spektaklu właśnie w Teatrze Wielkim. I ja się niesamowicie cieszę, że ja mogę oglądać takie spektakle nie szkiełkiem, tylko sercem, bo fenomenalna muzyka Beethovena, no to w ogóle nie ma o czym mówić, prawda? I taniec absolutnie nie przeszkadza tej muzyce. To są rzeczy tak niesamowicie współgrające, bo są trzy różne choreografie. Choreografie odległe czasowo, bo pierwsza jest z 1971 roku. Aha, druga jest z 1986 okay. I trzecia jest współczesna w tym roku. Trzech wybitnych choreografów holenderskich. Ta z 1971 roku to jest Wielka Fuga Bedury i Cavatina z kwartetu smyczkowego. Ośmioro tancerzy, czterech mężczyzn i cztery kobiety, którzy się przenikają, którzy raz są jednością, raz są zupełnie oddzielni. Tam są, mimo że to jest zespołowe, tam są też, jak gdyby oni są też solistami, prawie żadnej dekoracji tam nie ma. To oni się po prostu, tak jak muzyka, oni się też przenikają, zmienia się kolorystyka. I to jest ta pierwsza część, która jest po prostu naprawdę olśniewająca. Trzecia część, czyli ta część z lat 80., to jest siódma symfonia Beethovena. I bodaj Wagner nazwał siódmą symfonię apoteozą tańca. I to też jest coś po prostu nieprawdopodobnego, bo pierwsza jak gdyby część tej części jest częścią zespołową, a w drugiej tańczą Cinara Alizade i Władimir Jaroszenko. To są w tej chwili główne gwiazdy Teatru Wielkiego w Warszawie. Pamiętam ich z Meyerlinga, z tej historii miłosnej arcyksięcia Rudolfa i Mary Weczery. To był taki niesamowity spektakl Kenneta Macmillana do muzyki Ferenca Lista. A tutaj oni też, patrzenie na to, jak ci ludzie, jak ta para tańczy i możliwość słuchania tej muzyki,
I powtarzam po raz kolejny, że to nie ma czegoś takiego, że ci albo muzyka przeszkadza w oglądaniu, albo oglądanie przeszkadza w słuchaniu. To jest tak niesamowicie jakoś zgrane i wymyślone. No i w tej części drugiej artystą towarzyszył pianista Piotr Sałajczyk. To było solo fortepianowe, ta część druga, bo część pierwszą i trzecią grała Orkiestra Teatru Wielkiego i prowadził ją Aleksiej Baklan. I to też było niesamowite, jak brzmi ten Beethoven. I to jest taki spektakl, o którym ja będę pamiętał. Niesamowite przedstawienie i bardzo gorąco polecam, choć zdaję sobie sprawę z polityki i jaką prowadzi Teatr Wielki, że no to może jeszcze 3 przedstawienia będą, może 4. Albo ich już w ogóle już nic nie będzie w nowym sezonie. I uważam, że w ogóle teatr, ta część baletowa Teatru Wielkiego, zespół baletowy pod wodzą Pastora jest chyba jednym z najlepszych w Europie. Nie powiem, że najlepszy, no bo się no, na tyle nie znam i nie widzę. Nie oglądamy tylu baletów, ale w to jest naprawdę niesamowite. A szczególnie właśnie ta para, ta Cinara Alizade jest po prostu nadzwyczajną tancerką. Bardzo, bardzo się cieszę, kochanie, że znalazłeś swój spektakl roku. Ja jeszcze nie wiem, czy 89. No nie, może no właśnie, bo ja też jeszcze nie wiem, czy 1989 będzie moim spektaklem roku, no bo jednak jeszcze pół roku prawie przed nami. To ja tylko szybko jeszcze powiem, że widzieliśmy też taki trochę performance, trochę monodram Anny Seniuk w Instytucie Teatralnym. Księgę Ziół. Tak, o którym jakby już nie chce się rozgadywać. Jest szansa, że Anna Seniuk będzie to gdzieś grała, bo to jest taka jej inicjatywa, to znaczy taki jej pomysł. Ona to sobie sama wymyśliła, złożyła i gra to naprawdę z bardzo dużą radością, ale mówię o tym też dlatego, żebyście zwracali na to uwagę, bo to myśmy to widzieli w Instytucie Teatralnym, natomiast to jest prawdopodobnie... W ramach takiego cyklu mono w Instytucie. Natomiast to jest prawdopodobnie coś takiego, że ten spektakl, ta Księga Ziół, że to może się pojawić zupełnie niespodziewanie po prostu w waszym domu kultury nagle, więc to jest coś, na co warto mieć otwarte oczy. I druga rzecz... Ale to jeszcze powiedzmy, że pani Anna raz powiedziała, że skończyła 80 i wszystko może, a drugi raz czym nam zagroziła? Że zrobi jeszcze stand-up. Tak jest, że zrobi. A przy okazji, jeżeli znajdziecie czas, nie chodząc do teatru albo nie chodząc do kina, to otwórzcie sobie książkę jakiego Szandora Maraja, bo ów monodram jest oparty o prozę. W pewnej oczywiście swojej części. Pchły Szachrajki nie napisał Szandor Maraj. No więc właśnie, a tam Pchła Szachrajka też nam się pojawiła. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć o naszej wizycie w klubie komediowym. Widzieliśmy najnowszą napisaną, bo to jest bardzo ważne, dlatego że w klubie komediowym są takie spektakle, które są spektaklami improwizowanymi i są spektakle, które są spektaklami napisanymi, więc widzieliśmy napisany spektakl Moja żona uciekła z naszą terapeutką. A mówię o tym też dlatego, że w majowym, 5 numerze miesięcznika Teatr mnie się też zdarzyło pisać tekst właśnie o klubie komediowym, nie konkretnie o tym spektaklu, o innym, ale właściwie to jest taka raczej impresja w ogóle na temat tego, jak dzisiaj funkcjonuje komedia, czy kabaret, czy teatr komediowy, bo klub komediowy wpisuje się w taką naprawdę świetną tradycję kabaretu literackiego. Bierze z niego dużo, ale nie wszystko, bo dużo bierze też no właśnie trochę z tej improwizacji, trochę z takiego wygłupu, zabawy dla zabawy. To jest bardzo skomplikowany miks, powiedziałabym. I mówię o tym właściwie głównie dlatego, żeby wam polecić 5 numer miesięcznika Teatr. Ja wiem, już jest kolejny i za chwilę będzie kolejny. Niemniej nie jest to pismo trudne do zdobycia. W związku z tym, jak chcecie sobie trochę poczytać o śmiechu w teatrze, to bardzo polecam i swój tekst w tymże miesięczniku numer 555 z 2023 roku i jeszcze kilka innych, a do klubu komediowego no ja będę na pewno wracać. Jacek mniej, bo... No wiem, bo ja chciałem powiedzieć, że tak bardzo polecam numer 5 miesięcznika Teatr, a z tym rzeczami, które są w klubie komediowym, to ja mam problem. Może sobie wymyśliłem coś takiego bez sensu,
bo widzieliśmy też jeden spektakl improwizowany. Ja tak sobie... Ale widzieliśmy też jeszcze jeden napisany spektakl, no tak, czyli jak być Polakiem i niedrogo za to zapłacić. No, a i to bardzo przypominało, ty szczególnie zwróciłeś uwagę na to, nawet jak gdyby pewnymi inscenizacyjnymi chwilami, kabaret starszych panów. Ty to na to zwróciłaś uwagę, że to było chyba tak najbliżej. Albo ja coś... Tak, no bo to jest rodzaj takich po prostu scenek, które są ze sobą bardzo luźno połączone, które mają jednego wspólnego bohatera. Którzy bardzo pasowali do tamtego. Tak, tak, no bo Michał Sufin, który napisał jeden i drugi, to znaczy tych Polaków, jest jednym ze współautorów, natomiast Moja żona uciekła z naszą terapeutką, to jest już całkowicie autorski jego tekst. On no, bardzo wprost nawiązuje do Przybory, czy przyznaje się do bardzo dużych inspiracji Przyborą i to wszystko gdzieś tam jest. I ja wiem, że tobie to nie do końca się podoba, natomiast no, ja będę bardzo kibicowała temu, co tam się dzieje i będę się przyglądała klubowi komediowemu, zwłaszcza tym właśnie pisanym no, spektaklom, ja mówię, a nie tym improwizowanym. Te pisane są do faktu, chociaż mają jedną, znaczy szczególnie ten drugi spektakl miał jedną taką rzecz, która mnie irytuje, że nie dość, że się spóźnił 15 czy 20 minut, no i jeszcze miałem przyjemność wysłuchiwania muzyki, mimo że jestem człowiekiem starym i głuchym, dostawałem po uszach tak, że myślałem, że wlezę pod krzesło, a dwa, że on się nie kończył. Po prostu już dobra, pan zabił panią, nawet śpiewał nad nią, jak to kiedyś napisał Ildefons Gałczyński i że tego dzieci muszą takie rzeczy czytać. I tutaj też tak, już się kończyło. To jest taka chyba przypadłość niektórych teraz kabaretów, na coś podobnego chorował też kabaret Na koniec świata, który miał 16 puent i tutaj też już, no dobrze, już w porządku, rozstaliśmy się. Ale jeszcze ci coś powiem. Tak jak my tutaj. No widzisz, pięknie. I to jest dobra pointa do teatralnej części tego podsumowującego drugi kulturalny kwartał Drozdy i Kosińskiego Drozdowiska. To uważasz, że jeszcze ktoś wytrzyma? Pewnie. Dobra, to co, cieszę? Kino na granicy. Kino na granicy. Pani Teresa. Poczekaj. Ja muszę być wstęp. Kino na granicy odbyło się w tym roku po raz 25 i ponieważ słuchacie tej naszej opowieści o tym, co tam obejrzeliśmy w lipcu 2023 roku, to chcę Was bardzo gorąco zaprosić na media społecznościowe Kina na granicy, między innymi dlatego, że w tej chwili jest wielka akcja wsparcia Kina na granicy. Kino w tym roku jubileuszowym zaprosiło, ja już nie chcę powiedzieć ile osób, ile filmów, bo nawet chyba nie do końca znam te statystyki, ale to idzie w setki. Setki gości, którzy spotykali się z publicznością i oczywiście tysiące ludzi, którzy przyjechali z całej Polski i Czech te filmy oglądać. I festiwal zawsze dostawał różne dotacje i dofinansowania, a w tym roku jedna z dużych państwowych instytucji, która powinna zajmować się edukacją filmową, już po tym, jak festiwal się zakończył, jednak postanowiła, że w tym roku dotacji mu nie przyzna. I ta wiadomość przyszła 3 tygodnie po tym, jak impreza się skończyła. Mimo, że oni zawsze od tej instytucji pieniądze dostawali i jakby przechodzili przez wszystkie, że tak powiem, sitka, tak, konkursowe, ale jednak w tym roku stwierdzono, nie, dziękujemy bardzo. Bardzo fajnie napisał jeden z moich kolegów u siebie na Facebooku o tej sytuacji, że jedną polityczną, bo to jest decyzja polityczna i to nie ulega żadnej wątpliwości, jedną polityczną decyzją po prostu zaorano 25 lat pracy ludzi, którzy przez 25 lat robili coś bardzo dobrego dla również relacji polsko-czesko-słowacko-węgierskich, bo na Kinie na granicy pokazywane są też filmy węgierskie, przyjeżdżają węgierscy goście i to po prostu pstryk jednym brakiem podpisu zostało wywalone do kosza, choć chyba nie do końca, dlatego że została ogłoszona po prostu zbiórka społeczna przez organizatorów Kina na granicy, przez Jolę Dygoś, którą bardzo pozdrawiamy, szefową tego festiwalu i
ta zbiórka już była udostępniona już ponad 1000 razy. Już jest 1/3 tej potrzebnej kwoty zebrana, no ale jeszcze 2/3 brakuje. W związku z tym, zanim my się zaczniemy tutaj rozwodzić nad tym, co widzieliśmy, czego nie widzieliśmy, marudzić, kręcić nosem, te filmy się nam podobały, te nie, to chcemy powiedzieć, że spędziliśmy w Cieszynie wspaniałych 5 dni, bardzo kreatywnych, bardzo twórczych, bardzo przyjacielskich i wspieramy Kino na Granicy całym sercem. Mówimy Wam o tej zbiórce. Jeśli kiedykolwiek w ciągu tych 25 lat byliście w Cieszynie i było Wam tam dobrze, po prostu wrzućcie 10, 15 czy 20 zł na tę zbiórkę, żeby ten festiwal mógł się odbyć w przyszłym roku, żeby nie trafił do księgi dłużników, żeby nie miał niezapłaconych faktur, no po prostu, żeby mógł się odbyć również w przyszłym roku. Byłem z Tobą tam. Prawie we wszystkich miejscach, gdzie się coś odbywało i szukam rozpaczliwie tego, co było tą, co spowodowało tę polityczną decyzję, tak? Że nie można przyznać, że to był strasznie zaangażowany politycznie antyrządowy festiwal, tak? Znaczy, no, jest jeden. Był tam taki film Przygoda z nagim chłopcem. Czeski film z 1964 roku i tam chłopczyk jeździł tramwajem nagi. A, no to już wszystko wiadomo, no. Po prostu... Bo to chyba jedyna polityczna jest taka, że raz, że to jest, prawda, nie można pokazywać. Oczywiście teraz kpię z tego, ale nie, no... No. No dobrze, bo no chciałem dobrze. Być brzydkie słowo. Więc kibicujemy kinu i bardzo Was do tego też namawiamy i zaraz tam też wysyłamy swoje wsparcie, bo my chcemy za rok też do Cieszyna na Festiwal Kino na Granicy pojechać, być tam, być częścią tego dobra, które się tam odbywa. No tak, bo tam on jest przede wszystkim, to nie jest kino. To nie jest tylko kino. Tam są niesamowite debaty literackie, bo już ja nie mówię, że polityczne, bo to już, żeby ten, co te pieniądze wycofał, żeby się za bardzo nie ucieszył, że tam o polityce się rozmawia. Nie, ale tam się rozmawia o literaturze. O haszku, o historii. O haszku, o Szwejku. No raczej mało niebezpieczni. Ja skoncentruję się na czeskich filmach. I na czeskich filmach tak, się no byłem, obejrzałem chyba 6 czy 7 tych filmów. Brawo, tak. No więc urocze były Dzieci na Gano. To jest taka cudowna historia o tym, czego my nie potrafimy. Nie w tym filmie jest to, czego nie potrafimy, tylko że my u nas nie umie się wykorzystać, bo w 1998 roku na Igrzyskach Olimpijskich hokeiści czescy dowalili hokeistom radzieckim czy rosyjskim już, no, zdobyli złoty medal i to jest traktowane do dzisiaj jako prawie święto narodowe. I bohater tego filmu, nastoletni czy nawet młodszy chłopczyk, pod wpływem tych wydarzeń chce zorganizować drużynę hokejową w małym miasteczku i przy okazji są pokazywane różne postawy tych młodych ludzi, różne postawy dorosłych. O, to jest fabularny film, prawda? Tak, fabularny film w sumie dla młodzieży, bo nie dla dzieci, no dla młodzieży, bo jest konflikt, bo jest jedna drużyna założona przez tego chłopca, który nie ma pieniędzy, z drużyną miejscową ze szkoły, tylko że starsi uczniowie chyba, którzy mają kostiumy i tak dalej, to te mecze hokejowe odbywają się w większości na betonie, no bo rzecz się dzieje w ciągu lata i raczej ciągle dostają bęcki ci młodzi ludzie. Jedną z uczestniczek jest dziewczynka Romka, która też jest pokazana właśnie jak traktowane są te dzieci, więc wszystko jest tam jak w soczewce pozbierane, pokazywane jest jak inni zaczynają patrzeć na te szaleństwo tego młodego chłopca, jak nagle zaczynają pomagać, jak nawet jego ojczym, którego syn gra w tej dorosłej, prawdziwej, w tej lepszej drużynie, nagle dostrzega, no bo ten chłopiec jest taki zupełnie oddzielny, ten główny bohater. No ale najważniejsze, w tym filmie pojawia się Jagr na końcu. I poklepuje, że jest fajnie, bo oczywiście kończy się dobrze. Lepsza drużyna, prawda, dostaje bęc. Ta bardziej zaangażowana drużyna wygrywa. Dziewczyna gra. Podobał ci się ten film? Podobał mi się, bo był taki uroczy, był tak przyjemny, a był i był mądry. Nie był takim filmem, jaki nam zaprezentowała kinematografia polska, z którego to ja wyszedłem. Film, jeżeli aktorzy nie dostali za ten film wielkich pieniędzy i byli w potrzebie, to uważam, że to jest skandal. Wchodzi mi film Skołowani. Mhm.
co był dla mnie to raz, że on obrażał pewne środowisko, a dwa, że obrażał moją inteligencję. I nie będę nic więcej mówił na temat tego filmu. I wrócę do tych filmów czeskich. Zawiódł mnie jeden film. To jest film Jan Žižka, bohater narodowy, w pewnym sensie też polski, no, z Łomota Krzyżaków pod Grunwaldem i był husytą, walczył. Chyba nie przegrał żadnej, nie uczestniczył w żadnej przegranej bitwie. No w każdym razie stworzył też pewien sposób w ogóle prowadzenia bitwy. Był rewolucjonistą pod tym względem. Znaczy, że zrewolucjonizował taką też walkę powstańczą trochę. No tak, czy taką, takie walczenie z ukrycia. No więc jeżeli bohater jest bohaterem prawdziwym, jeżeli w filmie występują także prawdziwe postacie, czyli postacie historyczne, tak, król Czech, król Węgier, no to jak mnie ktoś wmawia różne banialuki, no to już jest przekreślone. Bo jeżeli ten film by się nazywał, nie wiem, Izzy z Kabanaskowa, no to ja bym sobie poszedł, bo to jest świetna, nie, bo świetna amerykańska robota, bo to jest film amerykański. Tak, to jest w sumie film dla Amerykanów, tak. Coś, co się wydarzyło w 1998 nawet. Ale ja mówię, w 1998 to już mniej więcej są czasy po przybyciu Kolumba do Ameryki. A, w tym sensie, rozumiem. Dobrze. Taki tam, że historia, że dobrze, że jeszcze jakieś czołgu tam nie wsadzili, albo generała Pattona. No i to było, znaczy, jeżeli sobie na ten film pójdziecie i wymarzycie gumką, myszką prawdziwe postacie, no to sobie go obejrzycie, bo jest dobrze zrobiony, zręcznie, parę sekwencji tych bitew jest bardzo całkiem fajnie zrobione. Całkiem przyzwoicie zrobione. Przy tym no, dużo też jest takich nieprawdopodobności, no ale to nie jest istotne. Następny film, który mnie zachwycił wizualnie, to jest film o Józefie Myśliweczku, kompozytorze czeskim. Ona film nosił tytuł Il Boemo. I ten film jest po prostu niesamowity, bo wszystkie zdarzenia odbywają się w prawdziwych miejscach, gdzie ów kompozytor, chyba raczej niewiele, nie bardzo znany, mimo że prawie rówieśnik Mozarta. Tak, bo to jest też historia prawdziwa, oparta na faktach. To jest taka próba przypomnienia tego Myśliweczka. To jest niesamowite. Wchodzimy do Pałacu Cesarskiego, wchodzimy do jakichś pomieszczeń arcyksięcia. Oglądanie tego to i słuchanie tej muzyki, ta muzyka rzeczywiście przypomina muzykę Mozarta, no ale to jest ten sam czas. Ten sam sposób w ogóle funkcjonowania kompozytora, który przyjeżdża na dwór i który musi się ubiegać o to, żeby w ogóle... żeby ta jego muzyka się pojawiła, żeby mu dali jakiekolwiek pieniądze. No to jest taka bardzo smutna historia, zresztą to jest też przecież historia Mozarta, tak? Salieriego. Którzy umierają po prostu w biedzie, może nie w zapomnieniu, ale na pewno w biedzie. Akurat Myśliweczek umiera też w zapomnieniu. To jest po prostu taki... Bo on jeszcze troszeczkę ma interes o przepulta, to co miał, bo był dość kochliwym człowiekiem. Typowy los jakby artysty tamtego czasu, który pracuje na zlecenie, który się musi wpasowywać w całą masę oczekiwań. Ale tak, zgadzam się z tobą, że ten film jest przepięknie nakręcony, to znaczy, że niezwykle dużo włożono pracy w to, żeby to wszystko wyglądało jak najbardziej autentycznie, żeby było też takie bardzo spektakularne, żeby było no takie po prostu barokowe. No, tak. To się dzieje i tych sekwencji muzycznych jest też sporo i one są wspaniale sfilmowane, ale ja ci muszę powiedzieć, że to są jedyne chyba tylko zalety tego filmu. No, tak. Znaczy, to nie jest jakiś taki film, który Ale też, bo my te historie, mimo że jej nie znamy, to znamy. To ją znamy, no właśnie, więc on nie był dla mnie jakoś specjalnie porywający. Nie, ja mówię o wizualnych. No tych, tak, wizualnie ale, to jest naprawdę bardzo wysmakowana rzecz. Kolejny świetny film to jest ten przesławny już film. Niejaki Arwet o niejakim panu Smichowskim. No on jest przesławny. Dlaczego? Dlatego, że ja o nim już mówiłam w Drozdowisku podsumowującym. Jak pani mówi. Kino na granicy. Jacek nie jest fanem tego filmu. Ja jestem jego dużą zwolenniczką. I mówiłam wam już o tym, że ten film jest dostępny na HBO w Polsce i można go sobie po prostu w domu na... A może ja sobie obejrzę go, co? I można go sobie po prostu w domu na telewizorze obejrzeć. Może sobie obejrzę jeszcze raz. No może. Nie, bo nie, pani Tereso, no najdroższa moja. To jest taki film, który ma coś z Kawki.
ale też ma coś, co mnie doprowadza. Fausta. No ma z Fausta, dobrze już, ale nie, ale to jest to, o czym kilka minut temu mówiliśmy przy spektaklach w klubie komediowym, że kurde, już się skończy. Już się nie wracaj do tego, bo jak wrócisz trzy razy, no to dobrze. No dobra, ale... no ale on jest o takiej... No dobrze, o taki, no ale... O, też o tym, jak pracuje mózg, o tym, co się w tym mózgu dzieje. No. Może ja jestem, prawda, człowiek taki, że nie rozumiem, albo trzeba mnie powiedzieć po prostu i już. No, a tutaj rzeczywiście bardzo dobry jest ten aktor, który gra... Michał Kern. Michał Kern, tak? Mhm. Bardzo dobry jest właśnie Michał Kern, który gra tytułowego Arweda, to jest imię, tak? Bo on się nazywał Arbet Smichowski, ten bohater. Historia jest w sumie, jakby ją tak troszeczkę oczyścić z tych wszystkich różnych tam okultystycznych, spirytystycznych i innych tych, no przypominał mi w tej chwili sobie tak, pamiętasz taki film Alena Zelik? No. Że facet się umie dostosować... Tak, do każdej sytuacji. Do każdej sytuacji. I tutaj też jest, tak? O. No nie opowiadajmy tego filmu. Nie, już tutaj was rzeczywiście odsyłam do tego drozdowiska podsumowującego Kino na granicy, bo tam rozmawiam z Michałem Kernem, ale nie tylko z nim o tym filmie, bo także z innymi gośćmi, którzy się w tym drozdowisku pojawiają, o właśnie Arwedzie mówimy. To jeszcze ja mogę w końcu, jak później ale ty będziesz robił. To Sekcja Polska, to pierwszy film już wymieniłem, prawda? Już zapomniałem. Następny to jest film Jerzego Skolimowskiego, Jo. 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 Tu rzeczywiście no i Jo. Oboje mieliśmy to samo, że takie Jo trochę... Nie, bo znaczy, jako człowiek złośliwy, pozwolę sobie, i to przepraszam wszystkich zwolenników tego filmu, i taką mam myśl ohydną, że to niewiele osób tak jak my to zrozumiało, a że w grupie tych, którzy nie zrozumieli tak jak ja na przykład, jest paru znanych krytyków, no to lepiej się nie narażać i napisać, że to jest film wybitny. A tak dzięki takiej książce o Zaiksie dowiedziałem się, że pan Skolimowski miał nadane przez Służbę Bezpieczeństwa pseudonim Jo. Więc może to jest nie tylko dźwięk wydawany przez Osiołka, głównego bohatera, Drzymalska, tak dziewczyna. Mhm, Sandra Drzymalska. Sandra Drzymalska. Granie z dzieckiem i ze zwierzęciem jest ogromnym wyzwaniem, a ta dziewczyna sobie jakoś dała sobie radę. Prawda. Później jeszcze w paru filmach ją także widzieliśmy. I to jest taki średni... Bardzo mi się za to podobał film Filip. Mm-hmm. I tutaj się zgadzam też z naszą pewną znajomą, że to jest chyba najlepsza powieść Tyrmanda, Filip. Tak, bo to jest taka trochę biograficzna, czy autobiograficzna, jeżeli mówimy o Tyrmandzie, opowieść. Historia młodego chłopaka, który... Ze świetnym Erykiem Kulmem, juniorem, trzeba dodać jeszcze. Pracuje w restauracji. No tak, Zaklęte rewiry. Dużo tutaj takich było skojarzeń. Tak, też bardzo mi się ten film podobał. Świetnie jest pokazana ta przemiana. Świetnie Eryk Kulm pokazuje tę przemianę swojego bohatera z takiego, no nie wiem, Bawidamka, Lovelaska takiego, to ma wszystko gdzieś. Człowieka, który się zaczyna angażować nagle. I to jest chyba wszystko. A ty coś w Cieszynie? Znaczy jeszcze jedno. W Cieszynie pani Teresa też była. Jako gwiazda. To muszę tak powiedzieć. Ja byłam jako gwiazda? Oczywiście. No prowadziła co najmniej dwa. Trzy. No to trzy. Jak ja powiedziałam co najmniej. No ja wiem, rozumiem. Spotkania literackie i tu były i naprawdę, nie wiem, czy to można gdzieś jeszcze tam odsłuchać. Nie, odsłuchać nie można, bo one nie były transmitowane. Mhm. Są oczywiście jakieś zdjęcia, natomiast nie, żadnych zapisów ani transmisji nie było tych spotkań. Ale to jest właśnie kolejny dowód na to, że ten interkulturowy był, to jest... Mhm, interkulturowy, tak. Tak, był to festiwal. Ja jeszcze raz przed tym, zanim tobie oddam głos, to gratuluję tej wybitnej na pewno i niesamowitej firmie. Instytucji państwowej, narodowej, no, na pewno, trzeba to tak dodać. Tak, na pewno. Pieniądze, które są zbierane na tej zrzutce, one zostaną przeznaczone na to, żeby zapłacić za zrobienie napisów polskich i czeskich do tych wszystkich filmów, które były na festiwalu pokazywane. Między innymi na to, ale to jest ogromny koszt za każdym razem podczas takiego festiwalu, który odbywa się w kilku językach jednocześnie. I trzeba powiedzieć, że
naprawdę to jest rzecz absolutnie niespotykana, że taką ilość filmów się tłumaczy i że my tyle tych filmów czeskich, nowych, współczesnych, ale też czasem starych, możemy zobaczyć i możemy je zobaczyć z polskimi napisami. Ja już nie chcę jakoś specjalnie rozwijać tego kina na granicy, dlatego że ja swoje zachwyty jednak w większości wypowiedziałam w drozdowisku podsumowującym Kino na granicy, bo kiedy tam rozmawiam z Martyną Wasiutą z Czeskiej Polityki, czy z Marcinem Piotrowskim z podcastu Znak Litera Człowiek, no to wymieniamy się, że tak powiem, tymi wrażeniami dotyczącymi tych filmów, które zrobiły na nas wrażenie. Patrzę szybko na te tytuły, które się tutaj pojawiły, więc właściwie chyba tylko jeden film chciałabym przywołać. To jest dokument, który nosi tytuł Art Talent Show. To jest film dokumentalny, który dostał też w Czechach bardzo dużo różnych nagród. To jest świetny film pokazujący długi i wieloetapowy proces przyjmowania młodych ludzi na uczelnię artystyczną, dokładnie na Akademię Sztuk Pięknych. Najpierw się trochę wkurzyłam, że puentą tego filmu nie było pokazanie, którzy z tych bohaterów się do tej szkoły dostali, a potem sobie pomyślałam, że jednak to było bardzo mądre, że nie zostało to powiedziane wprost, no bo nie o to chodziło w tym filmie, to znaczy jakby chodziło o to, żeby pokazać ten proces, żeby pokazać, jak różni są ci ludzie, co ich interesuje, skąd się biorą. Nieistotne było to tak naprawdę, kto do szkoły się dostał. No i drugi film dokumentalny, o którym wspominamy też w rozmowie z Marcinem Piotrowskim, to jest film Jan Kapr, opera dokumentalna. No to jest po prostu absolutnie zachwycający film. Mam nadzieję, że on będzie w jakimś streamingu, na jakimś Netflixie albo innym HBO właśnie, jako film dokumentalny, może nie wiem, na erze Nowych Horyzontach. W każdym razie no to jest niezwykły zupełnie dokument, który, tak jak mówi tytuł, opera dokumentalna, jest w formie opery. Scenariusz tego filmu jest librettem opery i jest zaśpiewany przez chór i to jest coś po prostu niebywałego i ja bardzo, ale to bardzo żałuję, że ty nie poszedłeś ze mną na ten film. Ale bo ja chyba jakiś inny. Prawdopodobnie miałeś coś innego, ja też nie do końca zawsze, ponieważ wiecie, to jest tak, dostaje się listę tych 100 filmów, spośród nich trzeba coś sobie wybrać, na co się człowiek wybierze do kina i ani nie jesteś w stanie z opisów wszystkiego się dowiedzieć, nawet nie jesteś w stanie do końca z opisów się dowiedzieć, czy w ogóle cię to interesuje, czy nie, więc trochę się wie, a trochę to jest takie chybił trafił. I gdybym ja wiedziała, jak bardzo dobrym filmem jest ten Jan Kapr, to ja bym cię po prostu zmobilizowała, tak, do tego, żebyś ty ze mną na ten film poszedł. A ponieważ ja po prostu też nie miałam pojęcia, czego się spodziewać, więc poszłam sama, natomiast jestem absolutnie przekonana, że ty byś był tym filmem również zachwycony. No i tutaj stawiam kropkę, jeśli idzie o Kino na granicy. Tak, jeszcze raz bardzo was gorąco zapraszam do cieszyńskiego kinogranicznego odcinka Drozdowiska, w którym między innymi rozmowa z Małgorzatą Zajączkowską, z Antonim Krochem, z Michałem Kernem, o którym też tutaj mówiliśmy przy okazji Arweda. Więc no, to jest taki porządny, powiedziałabym, odcinek. A możesz jeszcze podać adres strony, na której możemy wpłacać? Kinonagranicy.pl, no bo te zrzutki to jest, wiesz, zrzutka.pl, łamane na i tam jest cała masa znaczków, więc najprościej przez Facebooka Kina na Granicy albo po prostu przez stronę kinonagranicy.pl i tam linki do tej zrzutki znajdziecie. Zresztą ja ten link też zostawiam w opisie odcinka. I teraz Pani interesa 600 kilometrów? No, czy więcej? Jakoś 700, tak. No, prawie 700. Jeśli liczyć między Cieszynem a Koszalinem, no pewnie gdzieś z tyle. No to sobie przejeżdżamy w 30 sekund i już jesteśmy na miejscu. Obejrzeliśmy fragment festiwalu, który zawsze mnie wprowadza w bardzo dobry nastrój, bo festiwal nazywa się Młodzi i Film. I ja 42. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film. I ja sobie byliśmy tylko 3 dni w tym roku na tym festiwalu, który też trwa tydzień.
I co sobie wymyśliłeś? No, nie pozwala mi, trzy razy zacznę. I ja sobie wymyśliłem, że w związku z tym tytułem Młodzi Film, ja występuję tam jako i. Bo ani nie jestem młody, ani nie jestem wielbicielem kina. Więc i mnie, że się tak wyrażę, tam, jak można by powiedzieć ładnie, usprawiedliwia mój udział. O, nie i o, tylko zwykłe i. To ja tak pojadę sobie, Pani Tereso, po tytułach, które mnie, a Pani będzie później brnęła w te. Nie, no tutaj obejrzeliśmy niewiele, więc jakoś nie będę bardzo brnęła. Zaczynam od czegoś takiego jak Masz Ci Los, czyli historia o tym, że lepiej nieboszczykowi nie wkładać do garnituru kuponu Totolotka, bo może być gruba afera z tego. Ale jaki to był dobry film, jaka to była dobra polska komedia. Ale też jest niebezpieczne, Pani Tereso, bo ona szarga. Co szarga? Mówi, znowu szarga jakieś świętości? No jak szarga przestrasznie. No jaki dzięgiel jest ksiądz. I jeszcze bezczeszczenie jest też, proszę Pani. No dobra, ma pan rację. No, strasznie szarga ten film. Szarga jest ten film okropnie, no okropnie, okropnie. Bardzo to był dobry film, bardzo się na nim bawiliśmy i naprawdę to taki film, po którym się wychodzi z bananem na buzi. Tak. Dwie takie malutkie role tam. Reżyseria Mateusza Głowackiego, bo to jest debiut, pamiętajcie, że tak, to są wszystko debiuty. I ja chciałbym zwrócić uwagę na dwóch aktorów, dwie role. Czyli rola właściciela sklepu, Marcin Pępuś. Po prostu on nam niewiele mówi, ale... Tak, to jest taki epizodzik, tak jest bardzo smaczny. Jego spojrzenie, jak obserwuje kolejnych przychodzących po zakupy i jak tłumaczy, że skończyły się szpadle, są tylko łopaty do odgarniania śniegu. To jest cudowne. I chłopiec, który gra... Chłopiec, no nie wiem, bo tak mi się wydaje, który gra ministranta. Jakub Wojtas. To po prostu też jest cudowne. Też on tam chyba... Znaczy, jedyny bardzo... istotny jego udział, jak mdleje na cmentarzu. To jest rzeczywiście wspaniałe. I jak dzwon zadzwonił, to odzyskuje przytomność w sposób rewelacyjny. Film jest naprawdę cudowny. Wszystkie te role są tam. Ta cała gromadka 12 osób czy Izabela więcej. Izabela Kuna, Rafał Rutkowski, Sonia Bohosiewicz, Robert Wabich, Iwona Bielska i Mikołaj Grabowski. Mikołaj Grabowski to też... Też ma tam epizodzik, no to prawda. Wymieniłeś Mariana Dzięgiela, Piotr Głowacki, Wiktoria Kruszyńska, Michał Sikorski, który nas zachwycił w Sonacie w ubiegłym roku. Bardzo to jest smakowite kino, uśmiechnięte, rozrywkowe, takie po prostu... I nie głupie. Bardzo dobre. Pamiętasz w ubiegłym roku, zresztą tu w tym roku też narzekałem, że co idziemy do kina... To smutno. To smutno, więc tutaj mieliśmy to. I następny film, który ja obejrzałem w większej części w Cieszynie, a żeby jak gdyby się upewnić, to obejrzeliśmy go w Koszalinie, czyli Niebezpieczni Dżentelmeni. I też tam, tutaj może ta taka troszeczkę gruba kreska, bo wszyscy są bohaterowie dość grubą kreską narysowani i zagrani. I co jest bardzo istotne w tym filmie, tam są prawdziwe postaci, prawda? I nikt nie jest czarno-biały. Wszyscy są troszeczkę tak... Tak, bo to jest w ogóle wspaniały film polegający właśnie na tym, że to, co się w nim dzieje, raczej się nie zdarzyło, chociaż mogło. Tak się też on zaczyna. I to jest już rzeczywiście taka wyłącznie zabawa kontekstami, miksowanie osobowości bohaterów, jaki mógł być Boj Żeleński, a w ogóle skąd się wziął jego przydomek Boj, bo to trochę o tym ten film nam opowiada. A jaki był Witkacy, a co tam jeszcze. Kurczę, dobry jest ten film, bardzo, tak, i bardzo. I przy tym jest świetnie zagrany. Bo tam jest totalnie gwiazdorska obsada. Ja szczególnie jedną postać, czyli Krupską Natalię, którą po prostu tak Wiktoria Grodecka. Prawie na granicy z szarży ją gra. Wspaniała. Jest też wspaniała. I to jest, był też taki film właśnie, śmieliśmy się, ale czegoś też się chyba dowiedzieliśmy o tych ludziach, bo oni nie są tacy... Właśnie, nie są pomnikowi. Tak, no właśnie. Znaczy ja nie wiem, czy się czegoś dowiedzieliśmy, wiesz, no właśnie to, co powiedziałeś, że oni nie są czarno-biali, że są zdjęci z pomnika właśnie w tym filmie trochę, że są tacy uczłowieczeni, że pokazuje nam reżyser Maciej Kowalski, że ci ludzie mogli się też głupio bawić na przykład, że właśnie mogli robić jakieś głupoty, piją, ale też jednocześnie pokazuje taką ich wielką, nie wiem, solidarność, takie wspieranie się. No,
tak pozytywny, tak dobry film. Wiadomo, że tutaj się nic złego nie wydarzy, no bo jednak idziemy na komedię i to właśnie na taką komedię rysowaną grubą kreską. No mamy po prostu wymyśloną kompletnie fabułę, w którą są wpleceni ci realni bohaterowie, historyczne postaci, wielkie postaci polskiej kultury. No cudowna, absolutnie wspaniała zabawa. Ale też jest szarganie. Też jest szarganie? Oczywiście. No, kto tam co szarga? No, a jak ci legioniści tam strzelają i wreszcie któryś trafił w drzewo i tego chochoła, bo to jest wyspiański. I co Piłsudski mówi? Jak, byle jak, ale trafił. O, no właśnie, jaki świetny tam jest też ten Piłsudski. Nie, no, świetny jest ten film. Jeśli będziecie mieć okazję, oglądajcie. No tak, myślę, że to jest... Ja myślę, że rzeczywiście, że to jest film taki, który zostanie. Taka to znaczy, bo w nim jest coś takiego, co będzie nas bawiło jeszcze przez długie lata i że to jest taki film, który po prostu się nie zestarzeje, no, najzwyczajniej w świecie. Później bym pani zaproponował taki filmik pod tytułem Na Twoim Miejscu. Taki zwariowany, co to się pan budzi jako pani, a pani jako pan. No tak, i to mamy kolejną komedię, tak. Komedię pomyłek z bardzo przez nas lubianą Pauliną Gałązką, która gra tam jedną z dwóch głównych ról. To jest film, który już był nakręcony 1000 razy, to znaczy ta zamiana ciał, tak, że mężczyzna się budzi jako kobieta, kobieta się budzi jako mężczyzna i że tutaj mamy małżeństwo, które się sypie i że oni nagle zaczynają pewne rzeczy rozumieć w momencie, kiedy muszą nagle stać się sobą nawzajem i tak dalej, i tak dalej. Jakby schemat obracany już po wielokroć, ale jest tam kilka bardzo smakowitych scen. Ale i mądrych. No oczywiście, no bo takie filmy mają w sobie pewną mądrość, ponieważ one nam uświadamiają, że nie siedzimy w głowie tego drugiego i że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nawet tej naszej najbliższej i najukochańszej osoby do końca zrozumieć, dopóki nie wejdziemy w jej skórę i mamy do siebie nawzajem pretensje o większe i mniejsze rzeczy, o głupoty, a czasem nie o głupoty, ale... Bierze się to... Tak jak ty nie odebrałaś telefonu. Nie ze złej woli i nie bierze się to z chęci zrobienia sobie na złość. Nie, to się dzieje z jakichś powodów. Czasem z przypadku, czasem z tego, że wyobrażamy sobie, że ta druga osoba myśli sobie coś zupełnie innego niż nam się wydaje i tak dalej, i tak dalej. No nie chcę tutaj robić jakiegoś, wiesz, wykładu filozoficzno-psychologicznego, ale jeśli mówisz o mądrości, to tak, jeśli... Takimi środkami ten film wpłynie na to, że jedna para się nie rozwiedzie, bo zobaczy tam siebie, to kurczę, to jest największy sukces, jaki tylko może się wydarzyć. Więc przy tym to jest bardzo istotne też, że tam nie jest to zarechotowywane. Tak. Kolejny film i to jest powrót do początku naszej rozmowy i nie bardzo rozumiem, dlaczego został nagrodę. Czyli Granice Miłości. Bo ja nie pojmuję, tam pan reżyser dostał nagrodę za reżyserię, a Hanna Wagnerowa dostała nagrodę za najlepszą rolę żeńską. I tutaj nie dyskutuję, rzeczywiście wszystko było w porządku, ale to proszę mi wytłumaczyć tutaj, że się łonie publiczności. No, też dużo nie będę tłumaczyć i bardzo się rozgadywać, bo właśnie opublikowałam rozmowę z Tomaszem Wińskim, czyli reżyserem tego filmu Granice Miłości, ponieważ to był film czeski, ale debiut polskiego reżysera, tyle tylko, że zrealizowany w Czechach, więc grają w nim czescy aktorzy. Film wywołał w Czechach spore zamieszanie. Tomasz Wiński o tym opowiada w naszej rozmowie. Ja myślę, że to był dobrze wymyślony film. No trzeba by zapytać jurorów, dlaczego go nagrodzili. Ale ja muszę powiedzieć, że ja go obejrzałam 2 razy. Obejrzałam go w Czechach właśnie na fali tego takiego wzmożenia kilka tygodni czy kilkanaście tygodni po premierze. I wyszłam bardzo rozczarowana. I mówię o tym zresztą panu reżyserowi. Ale obejrzałam go też tutaj, w Koszalinie, po kolejnych miesiącach. I tak jak było z Arvedem. Wyszłam po obejrzeniu Arveda w Czechach taka jakaś
poruszona, ale nie do końca wiedziałam, czy mi się ten film podobał, czy nie. Natomiast zasiał coś we mnie. Za drugim razem zakochałam się w nim już całkowicie. No, po granicach. Mówi, że we mnie się kochasz. No w tobie się kocham oczywiście, nieustająco. Ale wejdzie. No. Ale mówię o filmie. Natomiast po tych granicach miłości rzeczywiście wyszłam trochę rozczarowana i tutaj postanowiłam obejrzeć ten film jeszcze raz, między innymi z tego powodu, że ja ciągle nie wierzę do końca w swoją znajomość czeskiego i ciągle mi się wydaje, że jeżeli coś mi się nie spodobało, to dlatego, że czegoś nie zrozumiałam. Więc stwierdziłam, dobra, no to skoro będę miała ten czeski film z polskimi napisami, obejrzę go sobie raz jeszcze i zrozumiem, lepiej zrozumiem. No tak się nie stało, bo to jest tak nieskomplikowany w sensie tej ścieżki dialogowej film, że no nie było tam niczego, czego mogłabym nie zrozumieć, oglądając go po czesku, ale przekonał mnie ten film do siebie za tym drugim razem. To znaczy, być może dlatego, że się już właśnie niczego nie spodziewałam, wręcz przeciwnie, spodziewałam się wszystkiego najgorszego. Czyli chłodnym okiem sobie popatrzyłaś. Tak, i obejrzałam go chłodnym okiem właśnie bez żadnych oczekiwań, bez żadnego jakiegoś takiego wyobrażenia, ale też wyobrażenia nie wiadomo o czym, tak? Bo szłam na ten film jakby wiedząc, że jest bardzo głośny, że wywołuje jakieś kontrowersje, że się o nim dyskutuje i nie zobaczyłam niczego kontrowersyjnego. Wejdę w słowo. Mm-hmm. To jest niesamowite, bo ja sobie nie przypominam żadnego polskiego filmu, żeby w Polsce on jakieś zamieszanie robił. A w Czechach, proszę, film no taki... No. Ale dlaczego on to zamieszanie wywołał? To o tym mówi Tomek Wiński właśnie w naszej rozmowie. Więc, kochani, musisz nadrobić i posłuchać. No, nadrobię. Jest tam jeden wątek w tym filmie, który jest tak tylko dotknięty, muśnięty. Ja już nie pamiętam, czy ja ci o tym mówiłam, czy nie. W samej początkowej sekwencji tego filmu jest coś takiego, że ta główna bohaterka, wspaniała, absolutnie wspaniała, zachwycająca jest ta aktorka, że ona przychodzi z twardym dyskiem do takiej firmy, żeby odzyskać dane. I mówią, że nie, i trzeba i mówią, że nie ma, że nie ma. I pociesza ją jej partner. Kochanie, nie szkodzi, stworzymy sobie nowe wspomnienia. Zobacz, to jest film o iluzji miłości. Nie tylko. Na przykład ty skasowałeś zdjęcia z Albanii i pojechaliśmy jeszcze raz. Tylko, że my nie robimy zdjęć po to, żeby je potem oglądać i napawać się tym, jakie mamy wspaniałe życie i jak wspaniała jest nasza miłość. A oni, zwróć uwagę, w tych granicach miłości te swoje filmiki kręcą po to, żeby je potem oglądać i właśnie tworzyć te iluzje swojego związku, który się potem oczywiście rozsypuje. Nie musimy iluzji tworzyć, Znaczy, rozumiesz, ale jakby chcę powiedzieć, że to jest bardzo ważne i że to jest jakaś diagnoza dzisiejszych czasów. Że my tworzymy sobie te iluzje, kreujemy się, oni się kreują na swój własny użytek, my się kreujemy na potrzeby mediów społecznościowych, ale tak się dzieje. No, ja nie mówię my, w sensie ty i ja, no, tak? Mówię proszę nazwiska podawać. W trochę szerszym kontekście, choć nie do końca, bo też zwróć uwagę, że jednak jeśli wrzucamy coś do mediów społecznościowych, to znaczy ja wrzucam, a ty czasem jesteś na tych zdjęciach, no to właśnie wrzucamy informacje pod tytułem jesteśmy w teatrze, jesteśmy w kinie, jesteśmy na festiwalu, czyli wiesz, też kreujemy nasze życie jako takie bardzo interesujące. Zwróć na to uwagę. Ale czy uważasz w takim razie, jeszcze o tym filmie, że to wszystko, co się później dzieje po tym wydarzeniu, że to wydarzenie zniszczyło ich życie? Że to zrujnowało i to, że im znikły te wspomnienia? Tak. Nie, absolutnie. Znaczy, to był jakiś... Że oni bez tego nie potrafią żyć? Tak, dokładnie tak. Oni bez tego nie potrafią żyć. Znaczy, oni zaczynają to robić od nowa, no tak, ale... nigdy nie można drugi raz tak samo zrobić. No. Tak, bo oni żyją w iluzji. I o tym jest ten film. To w tej chwili mnie uświadomiłaś coś. Chyba 2 lata temu w Cieszynie w filmie Anny Satanowskiej, Bóg internetu. Tak. To było, to jest mniej więcej to samo, prawda? Że nie można żyć bez kliknięcia. Tak, tylko tu jest pokazane, bo tam to było robione, wszystko to, co robi bohater właśnie tego Boga internetu, jest robione na pokaz,
A tutaj jednak te jakby wspomnienia, które oni kręcą między sobą, ta para nasza głównych bohaterów, oni jednak ich nie upubliczniają. Oni je kręcą dla siebie. Czyli jakby budują sobie te iluzje w trochę innym miejscu. Ale tak, mechanizm jest ten sam. I w ciągu tych 3 dni ja jeszcze miałem przyjemność obejrzenia filmów z teatroteki, czy spektakli z teatroteki. Jeden, bardzo tak gorąco polecam, taki prawie mrożkowski, Porachunki. Przychodzi młody człowiek na komisariat i chce, żeby go zaaresztować, bo on będzie chciał popełnić czyn przestępczy. No i możecie sobie wyobrazić, co się dzieje. Dalej jeszcze jakby w tym szaleństwie tłumaczenia, że nie można, że nie ma przepisów i tak, ale on jednak jest problem, bo oficer przyjmujący to oskarżenie, samo oskarżenie, śpieszy się na swoje urodziny, a przy okazji jest w telewizji program dotyczący zdrowego odżywiania. I prezenter tego programu jak gdyby wychodzi z ekranu i wchodzi w akcję. O. No ale chociaż kończy się, jest puenta na najlepsza, taka jaką ja lubię, że zdrowe odżywianie to jest nic nie warte. Trzeba jeść normalnie schabowy z kapustą. No, bardzo żałujemy, że nie mogliśmy w tym roku zostać w Koszalinie przez cały tydzień i że w związku z tym rzeczywiście niewiele obejrzeliśmy. Ja też niewiele nagrałam poza tą rozmową z Tomaszem Wińskim. Właściwie więcej materiałów z Koszalina nie przywiozłam. No, ale oczywiście czekamy na rok przyszły. No, a teraz już chyba... A mogę jeszcze tylko 4 nazwiska? Będziemy podsumowywać, no. Agnieszka Kryst, Matecznik. Taki film, gdzie ona grała opiekunkę. Świetna dziewczyna. Magdalena Wieczorek, ta od Zadry. Rewelacyjna dziewczyna. Marta Skalmierska, czyli Hela. Martyna Byczkowska, Obudź się. I to warto, to są właśnie, to ta pierwsza część nazwy festiwalu. Młodzi, na których warto postawić, tak mi się wydaje. Zwróćcie uwagę, że żadnego faceta nie wymieniłem. No właśnie, nie wymieniłeś żadnego faceta. Kochanie, czy to już wszystko, co chciałeś powiedzieć? Oprócz tego, że panią kocham, to wszystko. No to kończymy w związku z tym. To jest rzeczywiście ekstremalny odcinek, ale zdaje się, że my w ogóle idziemy w stronę ekstremalnych rzeczy ostatnio, nie tylko w Drozdowisku. Ruszamy za chwilę w kolejną podróż i to też będzie podróż kulturalno-turystyczna, ale z dużą dozą historii, więc być może napadnie nas. Kto ma nas napaść? Chciałam, napadnie nas, czyli że wpadniemy na pomysł. To po prostu czechizmy wprowadzam już powoli do swojego polskiego języka, więc być może będziemy wyciągać od czasu do czasu mikrofony, albo tylko ja będę ten mikrofon wyciągać, albo będę, tak jak dziś, przypinać Jackowi mikrofon bezprzewodowy podczas spaceru po jakimś zamku i będziemy wam takie historie rejestrować. Tak do końca nie mamy jeszcze planu, nie wiem, co się będzie działo. Bardzo gorąco pozdrawiam Konrada Leśniaka, który pożyczył mi mikrofony bezprzewodowe i bawię się trochę tymi mikrofonami i używam ich w różnych bardzo sytuacjach i przyzwyczajam się do tego, że nie muszę mikrofonu trzymać w ręce, choć jeszcze nie do końca jestem przekonana do tego, jak te mikrofony brzmią, ale to wszystko przed nami, więc będziemy te bezprzewodowe mikrofony też mieć ze sobą w podróży i kto wie, w jakich okolicznościach, kiedy i gdzie się nam przydadzą. Więc obserwujcie Drozdowisko na Facebooku, na Instagramie, komentujcie, lajkujcie, a jeśli zobaczycie, że wrzuciliśmy zdjęcie z jakiegoś miejsca, w którym jesteście wy albo jesteście gdzieś niedaleko, to też się koniecznie odezwijcie, bo nie ma nic fantastyczniejszego niż takie przypadkowe spotkania gdzieś na szlaku. No cóż, nie mogę wam przysiąc, że będzie się Drozdowisko ukazywało w czasie wakacji bardzo regularnie, ale to ostatnio się robi standard, ale też bardzo się staram, żeby trochę ponadrabiać tych różnych zaległości, które mi się porobiły, więc no tu nie pozostaje mi nic innego, jak uściskać was gorąco. I z regularnością, nieregularnością żegnamy się. Jacek Kosiński. I Teresa Drozda. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa.